Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I naszego gościa. Jest nim ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. Specjalizuje się w badaniu wpływu kultury masowej na duchowość dzieci i młodzieży. Serdecznie witam księdza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat... Czas przejścia do wieczności. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. I chcemy właśnie mówić o świętości, o drodze do świętości, bo w niebie są tylko święci. Nie ma innego wyjścia. Także musimy być na tej drodze do świętości, jeżeli chcemy tam dotrzeć. I również powinniśmy innym pomóc znaleźć się na tej drodze, by w końcu mogli dotrzeć do nieba. No bo tak już jest, że nasze życie, jak zaczęło się w momencie poczęcia, Pan Bóg dał nam duszę, która jest nieśmiertelna. Może się to komuś nie podoba, ale nie ma rady. I będziemy istnieć przez całą wieczność. No, ten fragment, który mamy na ziemi, trzeba tak przeżyć, żeby dostać się tam do nieba. I tutaj są problemy, bo nie wszyscy w to wierzą. No to jak ktoś nie wierzy, no to trudno, żeby się dostał do nieba. I nie potrafią też pomóc tym, którzy są w momencie właśnie przejścia. Ale już o tym powie ksiądz Sławomir Kostrzewa. Czas przejścia do wieczności. No właśnie, tak zaczął pan bardzo ciekawie od tego, że właściwie my tutaj mówimy o tej drodze do świętości, prawda? No bo samo słowo wieczność, ono rodzi wielkie nieporozumienia. Bywa bardzo trudno przyjmowane przez wielu ludzi, no bo po pierwsze ono jest niejako poza naszym rozumieniem. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wieczności. No, ja nie jestem w stanie, podejrzewam, pan, nikt z nas i słuchacze przed radioodbiornikami. No, my jesteśmy tak mocno zakorzenieni jako ludzie tutaj w teraźniejszości, w tym przemijaniu w czasie, że myślenie o wieczności no, po prostu przyprawia nas o ból głowy. Jeżeli nie chcemy sobie sprawić bólu głowy na samym początku audycji, to rzeczywiście musimy troszkę się zawiesić ponad tym tematem i przede wszystkim myśleć nie tyle o tej perspektywie, że wchodzimy w jakąś taką przestrzeń, której nie rozumiemy, nie pojmujemy, tylko że idziemy do kogoś, tak? Do Jezusa. Czas przejścia do Jezusa, na spotkanie z Jezusem, z Bogiem, z aniołami, z tymi wszystkimi, którzy byli przed nami. Ja myślę, że jeżeli już tak postawimy ten temat, to będzie nam trochę łatwiej rozmawiać dalej. Dlaczego to jest tak ważne, żeby się do tego momentu przygotować? A więc nie przechodzimy do jakiejś abstrakcji metafizycznej, którą nazywamy wiecznością, tylko przechodzimy przede wszystkim na spotkanie do Boga. Jak to mówił święty Jan Paweł II, do domu Ojca, domu, a więc kojarzy nam się z jakąś przestrzenią ciepła, z której wywodzimy się, w której się narodziliśmy, gdzie doświadczaliśmy miłości, gdzie byliśmy upragnieni, gdzie byliśmy kochani, gdzie nasze najpiękniejsze wspomnienia się rodziły i urzeczywistniały. I tam właśnie idziemy. Oczywiście teraz ktoś powie, no ale mój dom taki nie był. No ale po drugiej stronie to wszystko będzie doskonałe. Będzie doskonałe doskonałością samego Boga. Nie ułomnością ludzi, których tutaj mieliśmy na ziemi, ale doskonałością samego Boga. Sam Jezus obiecał, że przygotuje nam mieszkanie w niebie. I ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o tych wszystkich sprawach, które tam na nas będą czekać. Więc mówimy o czymś, co jest wyjątkowe, wielkie, wspaniałe, na co warto postawić w ciągu swojego życia na ziemi, o co warto walczyć każdego dnia, co nas kosztuje bez wątpienia jakiegoś konkretnego wysiłku, ale no mówimy tutaj, no właśnie, znowu wrócimy do tego słowa o wieczności, czyli o perspektywie czegoś, co nigdy się nie skończy, albo to będzie wieczna radość, miłość, obcowanie z Bogiem, albo niestety to, co jest najgorsze dla każdej istoty stworzonej, dla człowieka też, wieczne potępienie, trwanie w wielkiej nienawiści, nigdy nie kończącym się strachu, odrzuceniu, pogardzie. No niestety niektórzy to świadomie i dobrowolnie również wybierają.
Ale my dzisiaj chcemy przede wszystkim na tym etapie tej audycji skupić się na tym spotkaniu ze świętymi, ze świętością, z Bogiem w niebie. Tak, właśnie dzisiaj o tym mówimy, jakie to jest bardzo ważne, żeby się dobrze do tego czasu przygotować. Choć jak powiedziałem, tutaj rodzą się trudności. Pierwsze związane z tym, że nie pojmujemy wieczności jako takiej, a druga trudność, że też nie do końca rozumiemy, na czym polega ta świętość. Bo kiedy mówimy o świętych, to często mamy przed oczami takie święte obrazki wyidealizowane różnych ludzi, którzy żyli daleko, dawno, dawno temu, albo właśnie takie słodkie, cukiereczkowate wyobrażenia osób, no, z którymi kompletnie nie potrafimy się dzisiaj zidentyfikować. Mówimy, no to były zupełnie inne czasy. No albo mówimy o kimś, kto żył współcześnie, no ale jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że między ich życiem a naszym życiem, no, jest co najmniej przepaść i trudno nam do nich dorównać. Więc wielu ludzi, no, nie czuje się specjalnie zmotywowanymi, aby walczyć o tą świętość na ziemi. I kiedy słyszą od nas, przypuśćmy kapłanów, czy katechetów, czy od kogokolwiek, że tylko święty może znaleźć się w niebie, no to oni w tym momencie już w ogóle czują się jakoś tacy, no, no nieswoi i w ogóle mówią, no to już nie mam się nawet o co tutaj starać, ani łudzić, no, no niebo nie jest dla mnie. A poza tym niebo musi być bardzo nudne, skoro tam są tylko ci święci. No nie, no tak właśnie nie jest. Ja myślę, że my w ogóle musimy gdzieś tak wracać do tych podstaw, do redefiniowania pewnych znaczeń, bo przynajmniej tłumaczenia sobie je na nowo. No na przykład to, co to znaczy być świętym, kim byli święci. No my święci to nie są właśnie ci tam dalecy, odlegli, nieznani, niemożliwi do naśladowania przez nas na ziemi, ale przede wszystkim to są ludzie, którzy naprawdę byli zakochani w Jezusie i postawili w swoim życiu Pana Jezusa na pierwszym miejscu i wokół Niego koncentrowali swoje życie i potrafili rozpoznać tę miłość jako tą, o której najbardziej powinno nam zależeć, na której najbardziej powinno nam zależeć, na której trzeba budować swoje życie i swoje wybory i ze względu na którą warto poświęcać niejednokrotnie to, co dla nas jest ważne i też czasami przyjmować to, co trudne, a więc ten codzienny krzyż. A więc właśnie kiedy mówimy o takiej świętości, to wtedy też widzimy, że no, może nie są oni nam tak bardzo odlegli, bo przecież każdy z nas ma tam swój krzyż, każdy z nas walczył miłość w swoim życiu, każdy z nas na jakiś sposób stara się też, żeby Bóg był obecny w naszym życiu. Ja mówię oczywiście o tych, którzy rzeczywiście się identyfikują z wiarą katolicką, z Panem Bogiem. A więc jakaś tam droga świętości dla każdego z nas jest możliwa, ale nie możemy się koncentrować tylko i wyłącznie na tym, że tutaj ziemia, codzienność, sprawy materialne, byt i tak dalej, że te nasze myśli muszą iść w tym kierunku. Kiedyś to trzeba będzie zostawić i przechodzimy w inną formę funkcjonowania, do innej przestrzeni, że to nasze życie owszem będzie trwało, ale już nie tak jak na ziemi. I że to jest nasz cel, że to jest właśnie ta najważniejsza sprawa, dla której zostaliśmy stworzeni. Wieczność z Bogiem. Trwanie w relacji ze świętymi w niebie. I do tego trzeba się przygotować. No, popatrzmy, że do wielu ziemskich rzeczy potrafimy naprawdę się mocno przyłożyć, przygotować. Na przykład ktoś planuje jakiś wyjazd, wakacje, przygotowujemy się do pracy, do różnych obowiązków, narzeczeni przygotowują się do małżeństwa, kandydaci w seminariach duchownych przygotowują się do kapłaństwa i poświęcają temu wiele spraw i uwagi. Ale popatrzmy, no przecież my się musimy przygotować na wieczność z Bogiem w niebie. O ileż to jest ważniejsze. W audycji telewizyjnej ksiądz wspominał, podawał jakąś statystykę, że katolicy w Polsce nie wszyscy wierzą w wieczność. To jest właśnie niesamowite, ale w taki zasmucający sposób, że okazuje się, że gdyby całą społeczność katolików zamienić na te 100%, to 70% z nich wierzy w wieczność, że coś jest po drugiej stronie, a 30% twierdzi, że po drugiej stronie nic nie ma. I to jest jakieś wielkie nieszczęście, no bo tak, oni nazywają się katolikami, a z drugiej strony no zaprzeczają czemuś, co jest dogmatem wiary, czyli prawdzie, że jest życie wieczne, że jest jakaś inna forma istnienia, do której zostaliśmy przez Boga powołani,
poniekąd też zaprzeczają prawdzie o nieśmiertelności ludzkiej duszy. Ja sobie mówię, że to są ludzie bardzo nieszczęśliwi, bo w sumie oni się pozbawiają nadziei. Pozbawiają się czegoś, co normalnemu człowiekowi, no przynajmniej mi, daje jakąś ogromną właśnie nadzieję w takich trudnych momentach, że są te trudne chwile tu na ziemi, ale będzie później taka przestrzeń, gdzie nie będziemy doświadczać ani smutku, ani bólu, ani cierpienia, ani niesprawiedliwości. I będzie Bóg, i będzie Chrystus, którego teraz doświadczamy w jakiś sposób, ale no nie taki, jaki będziemy doświadczać kiedyś po drugiej stronie. I jeżeli ktoś dobrowolnie się tego pozbawia, no to musi być bardzo smutnym człowiekiem, nieszczęśliwym, tak jak powiedziałem, pozbawionym nadziei. I zadaję sobie pytanie, no to w takim razie, co nadaje sens ich życiu? Jak oni myślą o swojej śmierci? No to co? Kopiemy dołek, piach, trumna i koniec? Nic już nie ma, tylko robaczki? No nie. No tak być nie może. To nie jest myślenie katolickie. To jest chyba jakieś też wielkie nieszczęście współczesnego człowieka, że jakby popatrzeć przez pryzmat historii, kultury, ale nie tylko, różnych cywilizacji, to trudno byłoby znaleźć taką cywilizację, która nie wierzyłaby w jakiś rodzaj istnienia pozagrobowego, że to wewnętrzne przeczucie zawsze było obecne w człowieku. I to się nagle jakoś zmieniło w ostatnich latach, w ostatnim stuleciu. Nie tylko stuleciu, bo myślę, że to już sprawa, która rozpoczęła się w oświeceniu znacznie wcześniej, ale teraz ma jakieś swoje apogeum. No niestety przyczyniła się do tego kultura masowa i walka z Kościołem katolickim, z dogmatami wiary, ośmieszanie ich, mówienie, że to są tylko jakieś katolickie bajki, próba zastraszania ludzi, trzymania ich za gęby, rządu dusz, ale przecież tak nie jest. To są prawdy objawione przez samego Jezusa Chrystusa i nie po to, żeby On nami rządził czy zastraszał, ale po to, żeby właśnie dawał nam nadzieję. I to jest właśnie to, co przyciągało ludzi do Jezusa. To dawało tym najsłabszym, upokorzonym, to właśnie te wszystkie błogosławieństwa, o których czytaliśmy dzisiaj w Ewangeliach, dawało im niesamowitą nadzieję, że tutaj może na ziemi być niesprawiedliwość, ale po drugiej stronie już tej niesprawiedliwości nie będzie. Tam będzie miłość, sprawiedliwość, tam będzie Boża mądrość i tam będzie właśnie przede wszystkim w centrum Jezus Chrystus, właśnie jako ten, który rządzi, który, jak to tak mówimy po ziemsku, rozdaje karty, ale także każdy tam czuje się spełniony na swoim miejscu. Po prostu czuje się jak w domu. To środowisko, do którego zmierzamy, będzie środowiskiem bez wątpienia miłości i tylko miłości. Oczywiście. Nie będzie zazdrości, nie będzie zła. Tak. W niebie nie ma miejsca na nic, co jest przeciwne miłości. I całe nasze życie polega na tym dojrzewaniu do miłości, do spotkania z miłością. Na ile jesteśmy otwarci na tą Bożą łaskę, żeby było w naszym życiu, w naszej duszy, w naszym sercu jak najwięcej przestrzeni dla miłości, no to na tyle przygotowujemy się do życia w wieczności z Bogiem. Ale jeżeli ten czas zmarnujemy, jeżeli nie będziemy myśleć o tej miłości, albo będziemy wybierać to, co będzie przeciwieństwem miłości, czyli egoizm, podkreślam, niekoniecznie jest to nienawiść, tylko przede wszystkim egoizm, no to wtedy czynimy sobie wielką krzywdę i tak naprawdę no, zamiast przygotowywać się do życia wieczności, to się oddalamy od tej wieczności z Bogiem w niebie. No, ktoś tak słusznie powiedział, że żeby dostać się do nieba, to trzeba mocno wziąć się do roboty każdego dnia, ale żeby pójść do piekła, to wystarczy nie robić nic. I egoizm po prostu sam nas zeżre i zepchnie nas właśnie do dusz potępionych, samopotępionych, bo to człowiek sam wybiera, to jest jego świadomy wybór, że nie chce kochać nikogo poza samym sobą. No niestety choroba współczesnych ludzi, wielu ludzi. Po części też każdego z nas, ale jeżeli my jesteśmy bliżej Jezusa, to Jezus nam to pokaże i uzdrowi. Uzdrowi w nas, to wierzymy. Ale jeżeli człowiek nie poddaje się Jezusowi Chrystusowi, Jego łasce, no to wtedy jest już potężny problem. O własnych siłach sobie z tym nie poradzi. Małżonkowie są zobowiązani, by swoje dzieci doprowadzić do nieba, żeby one potrafiły w dojrzałości wybrać Pana Jezusa i wejść na tą ścieżkę do nieba. Poza tym są za siebie nawzajem odpowiedzialni, by siebie nawzajem doprowadzić też do nieba, więc nie mogą namawiać czy działać w tym kierunku, żeby drugiego pogrążać w grzechu na przykład. Także to są takie podstawowe sprawy, o które my jako małżonkowie musimy dbać jako rodzice. No,
A poza tym, no nie jesteśmy sami. Przecież są nasze ciocie, babcie, rodzice nasi, którzy mają już więcej lat, no i są coraz bliżej tej granicy przejścia do tego świata, który jest po tej ziemskiej śmierci. No i właśnie, czy jesteśmy gotowi, żeby pomóc również im dotrzeć do tego celu? No bo tak. Świat mówi, że się nie przejmuj tutaj, dbaj, ubezpiecz się. Ubezpieczysz się, to będzie dobre. Ubezpieczenie nie sięga poza grób. I to jest właśnie wielka bieda wielu małżeństw, nie tylko wielu rodzin, że całe przygotowywanie się na śmierć jest skoncentrowane tylko na tym wymiarze materialnym, finansowym, a więc zabezpieczyć testament, dobra materialne, swoich bliskich, ewentualnie właśnie zatroszczyć się o to ubezpieczenie. I wtedy mogę umierać. To jest trochę za mało. To jest o wiele za mało. Dobrze pan to powiedział właśnie, że to jest zadanie, do którego mamy dojrzewać przez całe życie i zawierając związek małżeński, to dobrze, żeby narzeczeni zadali sobie pytanie, czy ten chłopak, czy ta dziewczyna będzie w stanie doprowadzić mnie do tego punktu, jakim jest moja śmierć, żeby ona pomagała mi w przygotowywaniu się do wieczności z Bogiem w niebie. Czy mi będzie przeszkodą w tym przygotowaniu? Czy ona będzie myślała o wieczności w ogóle w tej perspektywie wiary? Czy też właśnie będzie skoncentrowana na sobie, na sprawach materialnych? No, gdyby te punkty brać pod uwagę, to myślę, że wiele małżeństw by nigdy nie zaistniało. Szczególnie tych, które się właśnie rozpadły, bo były budowane bez Pana Boga. Ale gdyby ci młodzi ludzie dobierali się właśnie w taki sposób, żeby szukać osoby, która będzie mi pomocą w przygotowywaniu się do momentu śmierci, no to byłoby o wiele więcej naprawdę wspaniałych, świętych małżeństw. No takich małżeństw z ducha Jezusa Chrystusa, czyli w pełni świadomych tego, co to znaczy być w katolickim małżeństwie, czyli małżeństwie, które jest zbudowane razem z Jezusem Chrystusem. I właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zadanie małżonków. Oni mają stawać się dla siebie wsparciem wzajemnie w tej drodze do nieba. W pierwszym rzędzie właśnie wzajemna modlitwa za siebie. Druga, nie powodować czy nie prowokować sytuacji, które są związane z grzechem, bo grzech nas oddala od Boga. No i trzecia, także nie bać się rozmów o tym, że przyjdzie kiedyś moment mojej śmierci, śmierci współmałżonka. Żeby nie kojarzyło się to źle, fatalnie, żeby było źródłem łez i smutku, ale też żeby umieć rozmawiać ze sobą na ten temat właśnie w taki sposób, żeby pokazać, że to jest coś dla mnie ważnego, że to jest taki wyjątkowy moment, kiedy kończy się tutaj nasza misja na ziemi. Idziemy dokładnie po nagrodę w niebie do Jezusa Chrystusa, nagroda za dobre życie, za wierność Bogu. Ja wiem, że trudno jest myśleć z radością o śmierci ukochanej osoby, no bo po ziemsku ją tracimy i myślę, że tutaj nie muszę tego szczególnie Panu tłumaczyć, bo Pan to doskonale wie już od iluś tam lat, prawda? Może Pan przypomnieć, ilu dokładnie małżonka nie żyje? No, sześć lat, dokładnie. I ta rana pewnie gdzieś tam jest, ale pan powiedział, no ale przecież ona nie umarła, ona żyje, przecież ja ją kocham, ona mnie kocha, nic się nie zmieniło, no tylko, że jej tutaj nie ma. No, ale przecież Pan doskonale wie, ja to powtarzam, co myśmy rozmawiali dzisiaj jeszcze, dosłownie godzinę temu, że to Pan do niej dołączy i na wieczność przecież z wieloma innymi naszymi znajomymi, przyjaciółmi będziemy w niebie i myślę, że tutaj nie ma się o co martwić właśnie. Ale to są właśnie te katolickie małżeństwa, które potrafią o tym momencie ze sobą rozmawiać, przygotowywać się. No jest niestety dzisiaj inny problem i teraz powoli dochodzimy do tego sedna naszego dzisiejszego spotkania, że ten temat jest traktowany jako temat tabu w wielu rodzinach, małżeństwach. Już nie mówimy teraz tylko o małżeństwach, ale chociażby, jak pan tutaj powiedział, obecność osoby starszej w rodzinie, czy kogokolwiek, kto umiera. Że to jest taki temat tabu, o tym się nie mówi, a co więcej, nawet dochodzi do sytuacji, że wprost okłamuje się taką osobę, że no na pewno nie umrze, że ona ciężko choruje, już wiadomo, bo to potwierdzają i lekarze, i nawet taka osoba ma tu przeczucie, że umiera. I na przykład domaga się kapłana, a ci najbliżsi mówią, nie, żadnego księdza, po co ci tu księdza, tylko niepotrzebnie wywołujesz śmierć, przyjdzie ksiądz, zobaczysz, umrzesz, a
ty w ogóle przecież nie umrzesz, będziesz żyła, na pewno będzie jutro lepiej i tak dalej. No im się wydaje, że robią dla niej jakąś przysługę, że dają jej tą nadzieję, ale no to nie jest budowane na prawdzie. I przede wszystkim, cokolwiek by się nie mogło wydarzyć w życiu tejże chorej czy umierającej osoby, no może się potencjalnie wydarzyć jakiś cud nagłego powrotu do sił, do zdrowia, to jednak nie unikajmy tego tematu, nie bójmy się mówić takiej osobie, że no wiesz, no rzeczywiście, no ten czas twój na ziemi się kończy i nie będziesz w tym sama, no będziemy przy tobie. Trzeba się do tego przygotować, trzeba tej osobie pomóc w tym przygotowaniu się do śmierci. Ona już często jest pozbawiona sił, często przykuta do łóżka. Trzeba się tutaj zatroszczyć o wiele spraw, obecność kapłana, sakramenty i tak dalej. Warto też z taką osobą przeprowadzić jakieś rozmowy, które na pewno taka osoba potrzebuje, nawet jeżeli jest bardzo wierząca. Mówię o tym, ponieważ kiedyś, pamiętam, towarzyszyłem w umieraniu pewnej pani, którą bardzo dobrze znałem, i mimo że była bardzo wierząca przez całe swoje życie, ona chorowała na raka jelita grubego, to bardzo szybko później postępowało, także te dni naprawdę były tam w pewnym momencie policzone. To właśnie, kiedy jeszcze była świadoma, to mówiła, że ona się tego boi wszystkiego. No ona się jakoś tak po ludzku boi. No to jest ten lęk, który przeżywał pewnie Pan Jezus też w ogrodzie oliwnym, prosił swoich uczniów, żeby byli przy Nim, modlili się. A więc coś jak najbardziej naturalnego. I właśnie, jak Jezus prosił uczniów, żeby byli przy Nim, modlili się, to tak samo przyszło mi wtedy na myśl, że moim zadaniem jest, nie tylko moim, ale szczególnie tej najbliższej jej rodziny, chociaż ja nie byłem z tą panią spokrewniony, żeby być przy tej osobie, żeby z nią rozmawiać, może odpowiadać na jakieś pytanie. No, ta rodzina to tak nie za bardzo się z tego zadania wywiązała, bo po prostu uciekali od tej pani. No, z jednej strony mówili, no rozumiem, że bardzo dla nich bolesne było przeżywanie jej bólu, cierpienia związanego z tymi ostatnimi dniami, godzinami, bo było to wielkie cierpienie. Ale z drugiej strony mieli świadomość, że na wiele jej pytań nie potrafią odpowiedzieć i tak liczyli właśnie na tą moją obecność. Ja wtedy nie byłem kapłanem, byłem diakonem. No ale jakoś Pan Bóg dał mi taką łaskę, że byłem w stanie odpowiedzieć na wiele pytań tejże pani, która pytała właśnie o wieczność, o niebo, o to, jak to może wyglądać, kiedy już przyjdzie ta godzina, ten moment. I sobie o tym rozmawialiśmy. Z jednej strony bardzo mi się podobało, że ta pani otwarcie zadawała pytania, chociaż ilekroć udzielałem odpowiedzi, to zastanawiała się długo nad tym, co powiedziałem, tak jakby rozważała to. Niektóre z tych odpowiedzi były dla niej trudne do przyjęcia, szczególnie pamiętam ta, kiedy mówiłem, że w ostatnich godzinach życia człowieka demon ma jakiś szczególny dostęp do człowieka, przychodzi i walczy, wykorzystuje te ostatnie godziny, minuty, żeby zasiać w sercu człowieka nieufność do Boga, niewiarę w Jego miłosierdzie, żeby go zbuntować. I że to może być bardzo trudna walka i duchowa, nieraz nawet i fizyczna. Takie osoby umierające niejednokrotnie mówią, że widzą wokół siebie demony, jakieś tam ciemne postaci. I wtedy po prostu trzeba modlić się za taką osobę. Ale też, jeżeli taka osoba o tym wie i wie, jak może się bronić, to będzie inaczej przeżywała tę chwilę. Ja jej to wtedy tłumaczyłem, że może coś takiego się wydarzyć, że wtedy ma mocno wołać o Boże miłosierdzie. Ja wierzę, że ona tak robiła właśnie w tych ostatnich momentach, chociaż już po ludzku to było kilka dni później, była nieprzytomna, ale czuć było tę walkę, że ona toczy tą walkę. Myśmy odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia i dokładnie w czasie tej koronki to wszystko tak się wyciszyło i niedługo potem nastąpił jej moment śmierci, czyli przejścia na spotkanie z Panem Jezusem. Ale myśmy o tym rozmawiali, ona była na to przygotowana. A ilu jest takich, którzy tego nie mają? Otrzymują za to jakieś tanie obietnice. Tak, nic się nie stanie, wrócisz do zdrowia. Albo nie wywołuj wilka z lasu, nie mów o śmierci. Szantażu emocjonalnego, czyli na przykład, ale nas zasmucasz, to naprawdę chcesz już umrzeć, naprawdę chcesz nas zostawić sama. Jak się czuje wtedy taka osoba? I to są naprawdę bardzo poważne problemy, szczególnie poważne wtedy, kiedy nie ma kapłana przy takiej osobie, bo najbliższa rodzina się to nie zatroszczy. Jakoś myślą, no to są ludzie bez wiary, że jak przyjdzie kapłan, to na pewno ta osoba zaraz umrze. Ile razy ja się z czymś takim spotykałem? Właśnie pamiętam raz na kolędzie sytuację, kiedy przychodzę
i ewidentnie umierająca kobieta i obok mąż. I mówię, słuchajcie, jutro przyjdę z sakramentami. Jak się pani czuje? Może nawet i dzisiaj, jeżeli chce. Nie, 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 to najwyżej jutro. Ale może nawet nie jutro. My zadzwonimy. Na pewno. Nie teraz. No i po iluś tam dniach przychodzi ten mężczyzna zgłosić pogrzeb żony. Ja mówię, no czemu pan nie dzwonił? Czemu tam nie wołał pan? No przecież żona umarła. A no, wie ksiądz, no ona nie chciała, ja też nie chciałem. No tak, ten ksiądz jak przyjdzie, to tam się tam wszyscy źle czują wtedy. Wszyscy się źle czują, jak kapłan przychodzi. No niesamowite. Przecież to z Panem Jezusem przychodzi. Na pojednanie człowieka z Bogiem. No najważniejszy moment przygotowania na przejście na drugą stronę. I tak sobie pomyślałem, no to jest właśnie to. No, brak myślenia o tych ostatnich chwilach, brak przygotowania. I wtedy pamiętam, wzrodził się w mojej głowie taki pomysł, żeby kiedyś zorganizować rekolekcje o umieraniu, o śmierci dla małżonków. One się odbyły. Niedługo potem, pamiętam, wygłosiłem je w Giedrzwałdzie. Przyjechało bardzo dużo ludzi i naprawdę byli zasłuchani. Odnośnie tych spraw, co mówiłem, było wiele pytań. Były też spowiedzi, które też niejednokrotnie ujawniły różne zaniedbania, które były w rodzinach. I to są nieraz sprawy pokoleniowe, że przez całe pokolenia umierano w rodzinach bez kapłana. No bo to był taki temat tabu. Więc to jest to. Często wychodziły jakieś żale osób, które tam były, no, że właśnie pozbawiono kogoś prawa do prawdy, na przykład o stanie zdrowia. Pozbawiono kogoś prawa do takiego katolickiego umierania, bo nie był obecny kapłan, bo ktoś nie chciał przyprowadzić. No, ale to mówię o takich sytuacjach katolickich. Dzisiaj coraz więcej jest takich ludzi, że w ogóle się na tym nie zastanawiają. Często ci ludzie umierają gdzieś tam porzuceni, samotni, w szpitalach, w hospicjach, w domach. I nawet później, kiedy wzywa się tą firmę pogrzebową, czy nawet przyjdą do kapłana zgłosić pogrzeb, kapłan pyta, no ale co tam, była ta komunia wcześniej, sakramenty, kapłan był obecny? No nie było. I żadnych wyrzutów sumienia, jakiejś świadomości, że no przecież to nie tak powinno wyglądać. Nie, no w ogóle się już o tym nie myśli, w wielu przypadkach. I to jest cała bieda współczesnego człowieka. Tak, i teraz tutaj wracamy do zadania naszego, małżonków, rodziców, czy jako dzieci swoich rodziców, czy potrafimy im pomóc w przejściu, czy nasza troska nie ogranicza się do tylko spraw zewnętrznych, materialnych, a tymczasem te sprawy materialne to są na teraz. A chodzi o wieczność. Nie potrafimy sobie wyobrazić nieskończoności. A tymczasem ona istnieje. Czy w to wierzymy, czy nie? Oczywiście. I chyba takim pierwszym krokiem, o który trzeba się zatroszczyć, to troska o prawdę. Ja tak myślę, jako kapłan, że człowiek umierający ma prawo do prawdy o tym, w jakim jest stanie i co go czeka, jak się może do tego przygotować. Bo przecież wchodzi w przestrzeń ostatniej, najważniejszej bitwy, jaką każdy, jeszcze raz podkreślę, każdy człowiek będzie musiał stoczyć, każdy z nas. I on musi wiedzieć, że to już jest ten moment, że on się ma do tego przygotowywać, on się musi o to modlić. Kiedyś ludzie modlili się codziennie całymi rodzinami o dobrą śmierć. To było częścią wieczornego pacierza, modlitwa o dobrą śmierć dla wszystkich obecnych w rodzinie. Dzisiaj to mało kto już to praktykuje. Na szczęście są jeszcze te grupy, które modlą się regularnie o dobrą śmierć, apostolstwa dobrej śmierci i tak dalej. I dobrze, że takie grupy są. One właśnie wymadrają te wszelkie potrzebne łaski. Ale jedną z tych łask jest właśnie to, że obok mnie będzie ktoś, kto powie mi prawdę o moim stanie zdrowia. Pamiętam rozmowę z pewną kobietą, do której chodziłem z Komunią Świętą i ona mi mówiła, proszę księdza, niech ksiądz porozmawia z moją córką, bo ona mi podsuwa różne tabletki, niby przepisuje je lekarz. Ja po nich jestem taka ogłupiała, jakby mi dokładnie narkotyki jakieś dawano. Ja w ogóle jestem później nieświadoma tego, co się dzieje.
Ja teraz rozumiem Pana Jezusa, któremu na krzyżu również podawano gąbkę namoczoną winem z octem, bo to był taki nie tylko, że środek uśmierzający ból, ale taki trochę narkotyzujący, że on by mógł wprowadzić człowieka w taki stan nieświadomości tego, co się dzieje. Ona mówi, ja chcę być świadoma tego, co się będzie ze mną działo. To nie o to chodzi, żeby odrzucić całkowicie lekarstwa, ale wie ksiądz, ja już wiem, że ja umieram. Mi to już jest do niczego niepotrzebne. Ja sobie poradzę z tym cierpieniem. Mam za co ofiarowywać to cierpienie, ale ja chcę być tego bardzo świadoma. Ale córka we mnie wpycha. Ona mi tam gdzieś to rozpuszcza w napojach, do jedzenia. Karmi mnie łyżeczką, bo już nie jestem w stanie. Ja potem naprawdę nie potrafię normalnie funkcjonować. Niech ksiądz poprosi córkę, żeby tego nie robiła. Ja błagam, żeby tego nie robiła. Ja sobie pomyślałam, jaka niesamowita kobieta, jaką ona ważną rzecz teraz powiedziała. Każdy człowiek umierający przecież ma prawo do tego, żeby przeżywać ten moment w sposób świadomy. To nie może być tak, że ktoś, nie wiem, nabierze sobie narkotyków, upije się i zaśnie. To też nie jest chrześcijańska śmierć. Więc to prawo do prawdy jest takim chyba pierwszym krokiem, o którym muszą się rodziny zatroszczyć, bo to jest trudny krok, powiedzieć prawdę komuś bliskiemu, że no słuchaj, twoje godziny się już kończą i naprawdę musimy to jakoś przejść razem, przygotować się do tego. Ty się musisz przygotować, jeżeli jest to osoba, która na przykład przez długie lata nie przystępowała do spowiedzi, nie chodziła do kościoła, miała, jak to się mówi, nie po drodze z Panem Bogiem. Może właśnie powiedzenie prawdy tej osobie będzie dla niej jakimś potrzebnym wstrząsem, no żeby jednak pomyślała o tej wieczności. Takie jest doświadczenie kapelanów, którzy pracują w hospicjach, że oni nie fundują tym, którzy tam są, takich tanich pocieszeń, tylko mówią prawdę. Słuchaj, to czy ty chcesz teraz się wyspowiadać, czy nie, to jest jedna rzecz, ale druga jest taka, że naprawdę twoje godziny są policzone, że czy ty w to wierzysz, czy nie wierzysz, no staniesz przed Bogiem, będzie sąd. No a ty jesteś niewyspowiadany, no to co ty chcesz później karę ponosić za to, że teraz jesteś taki zatwardziały. I nieraz właśnie takie trudne słowa, ale słowa prawdy potrafią niejednego postawić do pionu, no i potem ktoś woła, proszę księdza, no to ja się chcę wyspowiadać, ale ja nie umiem, niech mi ksiądz pomoże. I właśnie w tym momencie, kiedy powiemy drugiemu człowiekowi, którego przecież kochamy, prawdę o tym, co go czeka, to usłyszymy, czego on tak naprawdę potrzebuje, gdzie jest jakiś jego lęk, jakaś główna potrzeba. Bo tak jak przed chwilą powiedziałem, no część z tych osób, które na przykład no, nie wołały o księdza, nie prosiły o niego, no to robiły to dlatego, bo na przykład już nie wiedziały, jak się wyspowiadać. No to był taki przypadek dosłownie niedawno, który ja sam doświadczyłem, że taka osoba, prosząc o posługę właśnie związaną też z ciężką chorobą, którą ta osoba przeżywa, to mówiła równocześnie, że no proszę księdza, ale ja od razu mówię, ja już tam dawno nie byłem u spowiedzi, ja będę potrzebował pomocy. Ja mówię, dobrze, proszę się tutaj nie bać, poradzimy sobie z tym. Ja będę zadawał pytania i przejdziemy przez to. I naprawdę była to, myślę, taka bardzo dobra spowiedź, która przygotowała tego człowieka na spotkanie z Panem Bogiem. A więc, kiedy dajemy taką prawdę, no to wtedy ten człowiek może w sobie coś tam przepracować, coś zaakceptować ważnego i wejść właśnie na drogę takiego ostatniego rozrachunku z samym sobą, ze swoim życiem. Już kończą się te wszystkie maski, okłamywanie samego siebie. No nie, jest zderzenie z tą prawdą, że zaraz spotkam się z Chrystusem, jedyną prawdą, i tam już nie będzie kłamania, oszukiwania, puszczania oczka, mówienia, Boże, my się tam dogadamy jakoś. No nie, to będzie zderzenie z prawdą, ale już też sprawiedliwością, ze sprawiedliwością, bo miłosierdzie to jest póki żyjemy, ale będzie sprawiedliwość, twarda sprawiedliwość i no to może być bardzo trudne i bolesne dla kogoś, kto całe życie tkwił w zakłamaniu. A więc pokazanie mu tej prawdy pomoże mu, tak jak powiedziałem, pozamykać te ziemskie sprawy, dokonać takiego duchowego rozrachunku i usłyszeć to, co Bóg do niego mówi w ciszy, póki jeszcze żyje. A więc to jest właśnie taka pierwsza rzecz, którą myślę, ci najbliżsi mogą uczynić dla umierającej osoby i o którą dzisiaj jest tak trudno niestety w wielu rodzinach. No tak, jeżeli już mówimy o osobie umierającej, ale zanim ona jest osobą umierającą, jest wśród nas, jest z nami i przez całe lata, że tak powiem, naszego bycia ze sobą razem,
My ulegamy jej sugestiom, żeby nie wspominać o trudnych sprawach, takich jak na przykład właśnie śmierć, czy co będzie po śmierci, gdy tymczasem tę świadomość powinniśmy wszyscy mieć, od dzieci począwszy, że jest niebo i że do tego nieba zdążamy, no bo przecież nie chcemy zdążać do piekła. I podejmujemy środki odpowiednie, żeby na tej drodze się utrzymać. Od tego jest Kościół, są sakramenty i dlatego wdrażamy dzieci do tego wszystkiego, nie strasząc piekłem, tylko mówiąc o perspektywie nieba. Niektórzy idą do nieba wcześniej, zostawiają nas. Bywa tak, spotykamy się z tym. I nie wiemy, kiedy przejdziemy, dlatego mamy zachować tą gotowość. Gotowość w każdej chwili, żeby nie było potem właśnie lęku, strachu, bo nie ma się czego lękać. Jeżeli chcemy żyć razem z Panem Bogiem, korzystamy z sakramentów, wyspowiadamy się, mamy Pana Jezusa w sercu, idziemy do Komunii Świętej, przyjmujemy Go, no to... I perspektywa nieba jest perspektywą naprawdę radosną, a nie taką, ojej, do ziemi. Nie do ziemi, do nieba. Do ziemi idzie stare ubranie, idzie ciało. No tak. To, co pan powiedział, to od razu mi przyszło takie skojarzenie z pewnym małżeństwem, które nie chodziło do kościoła parafialnego. Ja kiedyś tam posługiwałem jako wikariusz, a akurat ta parafia słynęła z tego, że tamtejszy ksiądz proboszcz nie unikał tematów związanych ze śmiercią. Muszę powiedzieć, że to rzeczywiście był taki jeden z jego głównych tematów, który poruszał w duszpasterstwie. Myślę, że wiedział, co robi. No i to małżeństwo mówiło, że no my rzeczywiście nie chodzimy do tego kościoła, no bo ten ksiądz nas no w ogóle jakoś tak nie pociąga. W ogóle on to przynudza, a już jest taki smutny, bo tak ciągle tej śmierci gada i tej śmierci gada, że to my nie chcemy w ogóle tam chodzić, bo my nie w tym kierunku. My to właśnie życie, radość, nam się jeszcze nie spieszy na drugą stronę. I tak wtedy się troszkę uśmiechnąłem, bo mówię, że jejku, no to nie, w ogóle nie pojmuję, o co chodziło w tym przesłaniu, które chciał ksiądz proboszcz umieścić w swoich homiliach, prawda, że no właśnie śmierć to nie jest coś smutnego i jakaś tam przykra konieczność, która w ogóle nas nie dotyczy, bo mamy tam ileś tam lat jeszcze i myślimy, że drugie tyle przed sobą, ale przede wszystkim on mówi no o czymś, co jest będzie doświadczeniem każdego człowieka i musimy się do tego przygotować. No przecież umierają ludzie na różnych etapach życia i umierają młodzi, giną w wypadkach, chorują. Mój znajomy lekarz mówi, że w ogóle teraz zawały serca u 30-latków, co jeszcze ileś tam lat temu było nie do pomyślenia. No to teraz ich w ogóle nie dziwią, że nie mówię o jakichś tam wylewach i tak dalej. No przecież w każdym momencie każdy z nas może odejść i my musimy być na to przygotowani, więc zamiast cieszyć się, że mają proboszcza, który wyświadcza im przysługę, żeby się mogli przygotować do tego jak najlepiej, przygotować się do tej sprawy, od której zależy cała ich wieczność, no to oni jeszcze uciekali od niego, no bo wolą chodzić do parafii, gdzie tańczymy, bawimy się, ksiądz opowiada dowcipy, jest śmiesznie, no tylko, że tam w ogóle nie ma Jezusa Chrystusa i o wielu sprawach się nie mówi. No bo są trudne, bo są niewygodne, bo nie chcemy o tym słuchać, albo dlaczego nie chcemy słuchać, bo no bo jeżeli byśmy usłyszeli, co ten kapłan chce powiedzieć, to byśmy musieli zmienić nasze życie. I to był chyba jakiś problem, że nie chcieli się nawrócić, bo my musieli z wielu rzeczy zrezygnować i solidnie przemyśleć swoje życie. To był chyba ich największy problem. I dlatego też uciekamy przed tymi tematami, bo często zdajemy sobie sprawę z tego, że no po ludzku, gdyby ta śmierć przyszła teraz, no chyba nie mielibyśmy za bardzo szansy na to niebo, bo zdajemy sobie sprawę z tego, ile rzeczy jeszcze nie zdążyliśmy naprawić, za ile zła nie zdążyliśmy odpokutować, z iloma ludźmi wciąż mamy napięku, niepojednani, skłóceni, nienawiści, krzywdy i tak dalej, że ten Pan Bóg zamiast być na pierwszym miejscu jest na ostatnim. Ale niestety perfidia złego ducha polega na tym, że on ciągle będzie wmawiał nam, że no spokojnie, jeszcze będzie czas, żeby nad tym popracować, jeszcze zdążysz się nawrócić i będziesz miał czas, żeby się modlić i tak dalej. No i tak człowiek sobie myśli, już 90 na karku i tutaj niewiele się jeszcze zmienia. Tak więc
To jest właśnie cały chyba problem w tym myśleniu o śmierci, że to myślenie o śmierci generuje w nas pewne decyzje, przed którymi uciekamy, bo są trudne, bo wymagają od nas rezygnacji na przykład z czegoś, do czego przyzwyczailiśmy się przez długie lata. No ale jednak, no, to przygotowanie do śmierci zaczyna się od dziś. Człowiek przygotowuje się do śmierci w zasadzie odkąd nabiera używania rozumu. Ja pamiętam, u nas w domu był taki zwyczaj, że mama mówiła na przykład o tym, że może być po drugiej stronie w niebie. Ona zresztą była chora i w jakiś sposób przygotowywała nas, jeszcze małe dzieci, nie rozumiejące wiele tego, że będzie taki moment, że ona będzie po drugiej stronie, ale to robiła. Robiła w taki sposób pozytywny, ukazując prawdę o tym, że to będzie przestrzeń radości z Bogiem, szczęścia. No i my później, kiedy rzeczywiście przyszedł ten moment, najpierw śmierć ojca, później matki, no to przeżyliśmy to w taki sposób chyba taki bardzo dobry. Myślę, no nie było łez takich, że jak to czasami widzę na pogrzebach. Aż się nawet niektórzy ludzie dziwili, jak na przykład tata umierał, ja miałem 10 lat, no że nie płaczemy. I jedna osoba, która stała blisko, to było na cmentarzu, pamiętam, to powiedziała, no oni tego w ogóle nie rozumieją, bo nie płaczą. Jakby rozumieli, to by płakali. A to nie chodziło o zrozumienie. To chodziło właśnie o zrozumienie, czym jest wieczność i że tak naprawdę to jest tak, jak Pan powiedział. Przejście na inną stronę gdzieś, gdzie ci nasi bliscy są, czekają i dają tego znaki, bo moi rodzice też tam czasami do mnie przychodzili, przychodzą w snach najczęściej, ale jakoś takie mam poczucie, że w tych ważnych momentach dla mnie oni dają sygnały, znaki, że są obecni, że wiedzą, co się u mnie dzieje. Czasami dają ostrzeżenia, jeżeli czeka mnie coś, jakaś próba, na którą muszę się przygotować, więcej modlić. Czasami po prostu tylko pokazują, że są i się modlą, ale że są. Także ta łączność jest cały czas zachowana, ale do tego też trzeba się przygotować. No, dla mnie śmierć żony była początkiem rozłąki z nią. Natomiast nad jej trumną na pogrzebie powiedziałem wszystkim, że jako mąż czuję się osobą spełnioną, bo razem żeśmy szli tą drogą małżeńską do nieba i na tej drodze wytrwaliśmy. I nadal nią idę już teraz samotnie, ale właśnie z nadzieją na kontynuację miłości, na spotkanie w niebie, które jest środowiskiem tylko miłości. A z chwilą rozłąki też dla tych, którzy opuszczają ten ziemski padł, jest koniec ich cierpień, wszystkich pokus i tak dalej, bo to się kończy z ziemią, a tam już będzie inaczej. No ale właśnie tą perspektywę musimy mieć zawsze przed oczami, nie czekając na jakiś tam rok, prawda, który już będzie świadczył, że już możemy umrzeć, bo to się może zdarzyć w każdym momencie naszego życia z przyczyn wewnętrznych, zewnętrznych, różne są przyczyny i to nie jest tragedia. Tragedią jest, jeżeli nie dostaniemy się do nieba. To jest tragedia. Natomiast jeżeli trafimy pewnie do czyśćca, to już jesteśmy zbawieni, tylko jeszcze musimy przejść to oczyszczenie. No i niestety wiele rodzin funduje swoim bliskim, których przecież kochają, no bilet do piekła, no bo nie da im możliwość wyspowiadania się, przygotowania do śmierci, spotkania z kapłanem, przystąpienia do sakramentów. Zamykają ten temat przed nimi, no i czy oni są świadomi tej odpowiedzialności przed Bogiem za to, co robią? No przecież to jest ta sama odpowiedzialność jak rodzica, który nie ochrzci swoje dziecko. Przecież on no, na wieczność będzie ponosił konsekwencje tego, że zamknął swojemu dziecku możliwość zbawienia, bo nie chciał go ochrzcić, że nie przekazał wiary. To tak samo dzieci, jeżeli później ich rodzice są starsi, umierający, no nie zrobią tego, co powinni robić, żeby temu rodzicowi zabezpieczyć dostęp do sakramentu, do kapłana, no to też będą ponosić konsekwencje i oni, i przede wszystkim ci ich bliscy, którzy umierają bez kapłana. I to jest właśnie to nieszczęście, że my to nasze spełnienie, jak to też Pan powiedział, to upatrujemy w różnych rzeczach, właśnie takich materialnych, w tym testamencie, pozostawionym spadku, a nie w tej sprawie duchowej.
No, to tak właśnie się też zatrzymałem na chwilę myślą, jak pan powiedział, bo to takie bardzo ładne sformułowanie, że mimo, że małżonka umarła, to pan mówi, ja jako małżonek byłem spełniony. No to bardzo, bardzo dobrze. Ja tak sobie od razu pomyślałem, no ja jako dziecko swoich rodziców to byłem niespełniony, bo ich straciłem, jak byłem jeszcze dzieckiem. Więc to nie, to było za wcześnie, ale nie byłem nieszczęśliwy. Nie byłem nieszczęśliwy. A to jest zasadnicza różnica. Dlaczego nie byłem nieszczęśliwy? Dlatego, bo w moim życiu był obecny Pan Jezus, bo była wiara, bo mi tę wiarę rodzice przekazali. A więc oni bardzo szybko zabezpieczyli mnie na swoje odejście i pomogli mi przygotować się do mojej własnej śmierci, że ja się nigdy nie zbuntowałem na Pana Boga, że idę tą drogą, którą idę teraz jako kapłan, że w Boga wierzę i że Go kocham i pragnę Go kochać coraz mocniej i że ja chcę być zbawiony. No ale gdyby oni mi nie przekazali tej wiary i gdyby umarli, no to ja bym się pobuntował, obraził na Pana Boga, nie wiem, co bym jeszcze w życiu porobił i po prostu byłbym potępiony na wieki. A więc to, co powiedziałem wcześniej, przygotowanie do śmierci zaczyna się już od momentu, kiedy dziecko zaczyna używać rozumu. No tak to trzeba, na to trzeba patrzeć. Dziękuję bardzo. Ksiądz Sławomir Kostrzewa jest naszym gościem. Moglibyśmy tak jeszcze długo rozmawiać, ale pora, by słuchacze mogli zacząć zadawać nam pytania telefonicznie czy na Facebooku. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków pod naszym zdjęciem ze studia można wpisywać swoje pytania. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: czas przejścia do wieczności. Naszym gościem jest ksiądz Sławomir Kostrzewa. Słuchamy Radio Maryja. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Jerzy, południowo-zachodniej Polski. Witamy panie Jerzy. Ja chciałem się, że tak powiem, podzielić pewnymi swoimi doświadczeniami. Od około 6 lat chodzę na oddział paliatywny, dokładnie do umierających. I, że tak powiem, o sprawie umierania, no mam jakieś tam doświadczenia. No i chciałem, że tak powiem, się podzielić z tym. A w jakim charakterze pan tam chodzi? Ja chodzę jako wolontariusz. O. Mamy taką grupę przykościelną. Tam po prostu chodzimy do umierających, modlimy się z nimi, zachęcamy ich do spowiedzi. Pięknie. No i trwamy przy nich, nie? Mhm. Więc chciałem powiedzieć pierwszą rzecz, bo tu tak słuchałem, troszeczkę to tak bardzo cukierkowato wyglądała wypowiedź, czy tam wasza, państwa rozmowa. No proces umierania jest trochę bardziej skomplikowany i trochę bardziej, że tak powiem, no smutno to wygląda. To będą takie nieuczesane myśli. Pierwsza rzecz, to chciałem powiedzieć takie. Jakie życie, taka śmierć? Jeżeli ktoś przez całe życie, że tak powiem, jest daleko od Kościoła albo daleko od Pana Boga, to w momencie śmierci jest taka sama sytuacja. I to jest pierwszy fakt. I rozważanie tam, że powinien to zrobić, czy tamto, to jest taka teoria. Natomiast powiem, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, w procesie umierania nasze obserwacje są takie, że umierający przechodzi kilka faz. On wie cały czas, że umrze. Nie trzeba mu nawet o tym mówić. Rodzina mu nie musi o tym mówić, że słuchaj, będziesz umierał, musisz się wypowiadać. On o tym doskonale wie, bo jest ciężko chory. Ma taką świadomość, bo my rozmawiamy z wieloma chorymi. Następna sprawa jest taka, że ci ludzie w końcowej fazie wszyscy przechodzą bardzo poważny lęk. Są takie fazy, że chory sobie wypiera, że on po prostu wstanie, że już będzie po prostu to jest w psychice się dokonuje, pewne zjawiska się dokonują, takie psychologiczne, że ja wyzdrowieję, ja nie umrę i tak dalej. Natomiast w ostatniej fazie
wchodzi taka faza lęku, gdzie ten chory po prostu już wie doskonale, że umiera. Ja to obserwowałem wielokrotnie. Są ludzie, którzy są na oddziale paliatywnym, mężczyźni szczególnie. Oni wpadają w szał, zaczynają rozdzierać poduszki czy po prostu prześcieradła. Nie do wytrzymania. Wtedy dostają po prostu środki uspokajające. Niektórzy płaczą. Rodzina wtedy różnie się zachowuje, albo mdleje, albo uciekają. No i ten człowiek jest bardzo samotny. My wtedy przychodzimy do niego. Może podam taki konkretny przykład. Był taki pan Tomasz, był bardzo wierzący, codziennie odmawiał różańce. Jak ja tam przychodziłem, to mówi, chodź, idziemy, pocieszymy tą osobę, pomodlimy się, odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego i tak dalej, nie? No i tak się złożyło, że ja byłem w momencie, kiedy on umierał. Przyszedł ten moment, kiedy on umierał, po prostu proszę sobie... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć to, że jak przychodziliśmy do innych osób umierających, to on ich pocieszał, mówił, słuchaj, jak ty masz dobrze tam, Elżbieto, na przykład, bo ty odchodzisz, już idziesz do Pana Boga, a ja tu jeszcze muszę siedzieć na tym oddziale i się tak strasznie męczyć i czekać, kiedy umrę. I proszę sobie wyobrazić, że ten pan Tomasz, to nie jest odosobniony przypadek, byłem w momencie, jak on zaczął umierać, po prostu to, co powiedziałem wcześniej, on dostał po prostu potężnych lęków, zaczął się bać i wtedy moja koleżanka mówi, nie martw się Tomasz, nie martw, Maria jest z tobą, my tu będziemy z tobą. Ona zaczęła go przytulać, że tak powiem, obejmować, on się zaczął uspokajać, nagle mówi, tak, jest Maria ze mną, to wspaniale. No i to jest właśnie nasza droga katolików, chrześcijan, kiedy my wolontariusze tam idziemy, to po prostu w momencie śmierci jesteśmy przy nich, trzymamy ich za rękę i, że tak powiem, dajemy im otuchę. Dajemy im otuchę, że po prostu po drugiej stronie już ktoś na nich czeka, bo oni po prostu, no to mówię, to są bardzo, że tak powiem, osamotnieni ludzie. Chciałem się jeszcze z tym podzielić, to co tam słyszałem, wypowiedź księdza, że rzeczywiście tam się pojawiają takie złe demony, nie? Powiem, że w czasie tego okresu, kiedy ja tam chodzę do tego hospicjum, to rzeczywiście ludzie, którzy nie za bardzo żyją, że tak powiem, zgodnie z nauką Bożą, tak mówiąc delikatnie, pojawiają się w nocy, na przykład pielęgniarki opowiadają, że dzwonek jest, dzwoni do pielęgniarki jakaś tam pora i mówi, słuchaj, tam w tym miejscu stoi diabeł, weź go, wygoń i tak dalej, nie? One na początku, to te pielęgniarki nie miały świadomości, że coś takiego, że po prostu, że to jest rzeczywiście. I potem jak ja z tymi ludźmi rozmawiam, no to oni mają, no w życiu im było nie okej. I powiem wam, takie moje zdarzenie z pewnym panem, też przychodziłem do niego. On miał tam drugą żonę, nie chciał się pojednać z Bogiem, obrażony był na kościół. No i on mi opowiada pewne takie zdarzenia, budzi się spocony i mówi, wie pan, gdzie ja byłem, jakie szczęście, że ja się obudziłem. I tam zaczyna opowiadać, jakie on tam widział po prostu, no to coś w rodzaju piekła, bym tak powiedział, nie? I proszę sobie wyobrazić, ja przychodzę do domu, a moja żona tam czyta Gościa Niedzielnego i mówi w ten sposób, słuchaj, czy ty wiesz, jak tam... Nie pamiętam, dzieci z Fatimy, czy jakieś tam widziały piekło i zaczyna mi czytać te fragmenty i proszę sobie wyobrazić, że opis był dokładnie zgodny z opisem tego człowieka. I on był szczęśliwy, że po prostu się obudził, że wyszedł z tego, nie? Natomiast zaskakujące jest to, że bardzo mało ludzi widzi aniołów. Jak ja chodzę tam ponad 6 lat, to proszę sobie wyobrazić, że z jednym panem tylko rozmawiałem. On był bardzo pobożny, bo miał dwie córki. Te córki codziennie przychodziły i myśmy tam wspólnie odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego. I on mi mówi tak, powiem panu w zaufaniu jedną rzecz. Ja tu, jak się budzę, to widzę białą postać. I ta biała postać przy mnie siedzi i tak dalej, i tak dalej. I mówi, niech pan nikomu o tym nie mówi, bo po prostu będą się śmiać ze mnie, nie? Także... Tak sobie pomyślałem, że to pewnie anioł był, nie? Natomiast powiem państwu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną. To znaczy taką, że większość ludzi jest nieprzygotowana, że tak powiem, do śmierci. To znaczy nie chce się wyspowiadać.
I my tam przychodzimy, odmawiamy koronki do miłosierdzia Bożego, prosimy Boga, staramy się z tymi ludźmi kontakt nawiązać i zachęcamy ich do spowiedzi. I oni, że tak powiem, jeżeli całe życie się nie spowiadali, albo tam jakiś etap życia, to się po prostu no, nie czują takiej wewnętrznej potrzeby. I powiem Państwu, że mamy kontakt z naszym księdzem i po prostu albo wysyłamy SMS-y, albo dzwonimy i w końcowej fazie, kiedy ci ludzie dostają potężnego lęku, my ich prosimy, mówimy, słuchaj, ale może przyszedłby ksiądz i pomodlił się za ciebie, udzielił ci tak zwanej absolucji. To jest, dla tych, co nie wiedzą, to jest po prostu udzielenie rozgrzeszenia bez wyznania grzechu. I ci ludzie się zgadzają. I to mi się wydaje, to jest to największe miłosierdzie Boże, że to już jest tam, nie wiem, za kilka godzin ten człowiek straci przytomność i odejdzie. I przychodzi ksiądz i mówi w imieniu Stolicy Apostolskiej odpuszczam ci wszystkie grzechy. I powiem Państwu, że część tych ludzi jest szczęśliwa, jaki pokój na nich wstępuje i po prostu w pokoju odchodzą, że tak powiem, do Boga, nie? Natomiast jeszcze powiem Państwu jedną rzecz, że część ludzi jest też takich. Moje pierwsze czy tam kolejne zdarzenie było takie, że przychodzę do pewnej kobiety. Ona bardzo poważnie, że tak powiem, krzyczy, nie? Jest korytarz, pokoje dwuosobowe i na tym korytarzu słychać potężny krzyk. Ja przychodzę do niej, mówię, jak ma pani na imię? Ewa. I ja mówię, co się stało? Ona mówi, no dostałam już środki maksymalne znieczulające, a to mnie tak boli, że nie mogę wytrzymać. Ja mówię, no to zaczniemy się modlić. Ja zacząłem prosić Pana Jezusa o to, żeby po prostu uśmierzył jej ten ból. I nagle była kolacja. Musiałem to rzucić, bo my tam oprócz tego rozdajemy kolację. Ja to odszedłem od tej pani i po pewnym czasie po prostu przestała ta pani krzyczeć, nie? Przychodzę do niej po kolacji, mówię, co dostała pani środek znieczulający i się polepszyło. Ona mówi, nie, po prostu po modlitwie ból ustał, nie? Ja mówię do niej tak. A był pani ksiądz, a ona mówi do mnie tak. Nie, ja nie mogę przyjąć, nie mogę z księdzem rozmawiać, bo ja rozbiłam w młodości małżeństwo jakiejś młodej kobiecie z dzieckiem i po prostu nie mogę przyjąć księdza. Ja wtedy jeszcze byłem początkującym wolontariuszem, lecę do mojego proboszcza, a proboszcz mówi, słuchaj, jak jest ktoś na łożu śmierci, to wtedy te wszystkie, że tak powiem, wszystkie rzeczy mogą być odpuszczone. Ja do niej przychodzę i mówię tak, mam dla pani dobrą wiadomość, może pani się przygotować i ksiądz przyjdzie i udzieli pani rozgrzeszenia. A ona mówi, proszę pana, ja już jestem od 25 lat przygotowana. Niech pan dzwoni po księdza, ja się od razu wyspowiadam. Także ja byłem po prostu w szoku. Kobieta 25 lat po prostu chodziła do kościoła. Oczywiście była mężczyzną i nie mogła przystępować do Komunii Świętej i od razu się, że tak powiem, wyspowiadała, przyjęła Komunię Świętą i dziękujemy Panie Jerzy za Pana świadectwo, ciekawe, ale inni też czekają, żeby podzielić się na antenie swoimi refleksjami. Dzięki Panie Jerzy, księże. No, tym niemniej bardzo dziękuję też Panu za takie bardzo konkretne wskazanie na różne aspekty. Tym bardziej, że mówi Pan to jako osoba świecka, nieduchowna, ale no, która też chce towarzyszyć tym ludziom w umieraniu i przygotowywać ich. Jest takim pięknym świadkiem obecności Jezusa Chrystusa. To ostatni przykład, gdzie Pan wprost uświadamia ludzi na przykład do tej możliwości uzyskania rozgrzeszenia na wypadek śmierci, czy w zagrożeniu śmierci nawet z tych grzechów, z których by wcześniej nie otrzymał rozgrzeszenia, to wielu ludzi takiej wiedzy nie posiada. No tutaj na jedną rzecz tutaj zwrócę uwagę, o której Pan mówi, że no jednak jest Pan na oddziale paliatywnym, więc w dość szczególnym miejscu, gdzie zdarzają się no, bardzo trudne sytuacje, także związane te z umieraniem. Ja myślę, że jednak w większości przypadków śmierci w domu
to te sytuacje, te obrazy, znaki towarzyszące śmierci, no nie są takie drastyczne, dlatego ja wcześniej o nich nie mówiłem. Nie po to, żebym coś tam zatajał, ale to jednak są wyjątkowe miejsca. Aczkolwiek na pewno ma pan rację z tym, że to, co się dzieje przed naszą śmiercią, jest bardzo mocno związane z tym, co robiliśmy w ciągu naszego życia, na ile jednoczyliśmy się z Panem Jezusem przez spowiedź, komunię, świętą modlitwę. Wielu ludzi niestety to zaniedbuje i dlatego też ich śmierć wygląda, jak wygląda dokładnie, jak Pan powiedział, że to jest taka śmierć, można powiedzieć, przerażająca, straszna. No, to są niekiedy takie obrazy, że jak się o nich opowiada, to człowiek nawet nie dowierza, że takie rzeczy mogą się dziać przy umierającym, ale dzieją się. Ale no, nie chcę też tutaj na antenie tych wszystkich historii wywlekać, które sam znam, bo też nie chcę wprowadzać takiej atmosfery, że tam zostaną te drastyczne obrazy, bo my też chcemy tu przekazać jakąś inną prawdę. Aczkolwiek na pewno chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną, o której Pan napomknął, ale myślę, że jeszcze będzie moment, żeby to rozwinąć. Jak bardzo ważna jest modlitwa do Matki Bożej przy umierającej. Ona rzeczywiście chce przyjść, nawet do tych najbardziej beznadziejnych przypadków, więc uważam, że jeżeli jest w Waszej rodzinie jakaś taka osoba, która jest bardzo mocno pogubiona, daleko od Pana Boga, to zawierzajcie tego człowieka Matce Bożej. Ona naprawdę będzie robiła wszystko, żeby ten człowiek otworzył się na Boże przebaczenie, na jego obecność. No ale jeżeli człowiek to odrzuci, bo jest wolny, no to wtedy zostają te duchy ciemne, demony, no, które sam zapraszał w ciągu swojego życia. I to jest też taki dramat wielu ludzi dziś, że zamiast otaczać się tymi jasnymi duchami, świętymi, aniołami, samym Jezusem przez modlitwy, to się otaczamy właśnie tymi ciemnymi mocami. No to ilu ludzi jest w Polsce zainfekowanych okultyzmem, czy świadomie, czy nieświadomie. No przecież to jest coś okropnego, że to nieraz niestety dokonuje się na przestrzeni całych rodzin. To nie, że jedna osoba w rodzinie, to całe rodziny są w tym umoczone. Pamiętam śmierć pewnej kobiety, która też przez długie lata praktykowała jogę, no i też mówiła, że ona widzi jakiegoś węża takiego, który gdzieś tam jest blisko niej, który próbuje ją tam atakować, i to był taki obraz, to bardzo mocno związany z tym, co ona wcześniej robiła. A więc uciekają w różnego rodzaju duchowości, tylko nie w te duchowości, które mogą ich przygotować na spotkanie z Bogiem, na samego Jezusa Chrystusa. I śmierć tych ludzi, to można by horror kręcić. Dokładnie tak, gdyby się przyjrzeć temu, co tam się dzieje. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jerzy z Jankowa. Ja chciałem powiedzieć taką historię, jakby mój tata studiował teologię i kiedyś mówił mi, że dlaczego Pan Bóg zabiera młode osoby w świecie wieku do nieba, no, że pozwala umrzeć. Otóż to Pan Bóg robi dlatego, żeby te osoby, ponieważ są grzeszne, żeby nie przypadły do piekła, żeby nie zostały potępione wiecznie. Pan Bóg powołuje te osoby do czyśćca, żeby tam nie zatraciły się. I no, ja miałem parę kolegów takich, którzy właśnie też tam z nimi balowałem czasami i tam różnie to bywało. Było szybkie samochody, jeszcze szybsze dziewczyny, ale potem no, po paru latach niestety dwóch kolegów tak straciłem. I ze mną też już było no, kiepsko czasami, ale od 13 roku życia z rodzicami co roku jeździliśmy z Olsztyna na Jasną Górę. Najpierw tam z nimi wspólnie, a później już jeździłem co roku pociągiem, później tam na piechotę z pielgrzymką. Teraz też tam staram się co roku właśnie jeździć albo autobusem, albo autostopem. To bardzo pomaga. Też miałem kłopoty ze szkołą, z nauką, ale dzięki Maryi właśnie tym pielgrzymkom, są to też i codziennej modlitwie do Matki Bożej. No, skończyłem technikum, później jeszcze dwie szkoły policjalne i jakoś z tego wyszedłem. No, tak
Moi dziadkowie również byli bardzo religijni. Dziadek był służył w kościele, pomagał księdzu. I pamiętam, ja tam zawsze do dziadków jeździłem, oni na gospodarce mieszkali pod Elblągiem i tam zawsze mi w wakacje pomagałem na gospodarstwie i sam zarabiałem sobie trochę. Któregoś razu mnie to uderzyło, że babcia z moimi ciociami i wujkami wieczorem klękali do wspólnej modlitwy. Bo rodzice tak nie robili. Tam z mamą czasami tam modliłem się wspólnie, ale no i później właśnie też wspólnie z rodzicami się modliliśmy. Jakoś fajnie to tak się uspokajało się do snu. Ta modlitwa bardzo pomagała. Też chciałem powiedzieć o takim, czytałem w prasie katolickiej o jednym z francuskich dziennikarzy. On chyba jeszcze do tej pory żyje, ale w każdym razie on pracował dla jednego z największych dzienników francuskich światowej sławy i powiedział taką historię kiedyś, napisał w sumie książkę o tym, że kiedyś z kolegą, ponad 20 lat temu, z kolegą szli koło kościoła jakiegoś w Paryżu i ten kolega mówi, chodź ja na chwilę tutaj do tego kościoła. I on z nim przyszedł i patrzy, ten kolega jego chciał się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji. I mówi ten dziennikarz, słynny później, mówi, że jak zobaczył tą monstrancję, poczuł się niesamowicie przyjemnie, niesamowicie dobrze, że czuł takie ciepło, miłość wręcz od tego Najświętszego Sakramentu, od tej monstrancji. No i tam pobyli parę minut i wyszli. Ale mówi, że od tamtego czasu ten dziennikarz zaczął chodzić codziennie właśnie przed pracą na adorację na kilka minut przed Najświętszym Sakramentem. I powodziło mu się pracy, miał dobrą pensję, dobre zdrowie i przez wiele lat tak to praktykował. I później, napisał książkę o tym, o tej historii, jak mu tam się powodziło, bo on po tych 20 latach był już światowej sławy dziennikarzem prasowym z Francji i ta książka stała się bestsellerem. I też właśnie w sumie jeszcze jak mieszkaliśmy z rodzicami, miałem tylko jedną siostrę wtedy jeszcze, chodziliśmy do kościoła w niedzielę, mieliśmy dosyć blisko od domu, ale któregoś właśnie razu było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ja wtedy byłem jeszcze chyba w przedszkolu, czy na początku szkoły podstawowej i mama mi powiedziała, że że ta monstrancja jest wykonana ze złota. Ja pamiętam, że byłem bardzo dumny z tego, że widziałem złoto, nie? I że tam kolegą, chyba z koleżanką z przedszkola mówiłem to i to pamiętam, że obserwowałem złoto. I teraz w sumie też praktycznie codziennie chodzę na, teraz mieszkam w Olsztynie i mam dosyć blisko do kościoła, zresztą mam taką pracę, że mam nienormalny czas pracy i mogę sobie wygospodarować czas za dnia, wyjść na parę minut na adorację Najświętszego Sakramentu. I to też bardzo pomaga i przyznam się, jestem fotografikiem i w tamtym roku, jeszcze wcześniej, starałem się o grant, stypendium artystyczne. Panie Jerzy, może tyle wystarczy. Okej, dobra. Bo kolejne telefony czekają. Okay. Dziękujemy za świadectwo. Dużo bardzo wartościowych wątków pan poruszył, tak. Choćby właśnie, to już od tego ostatniego zdania, ta adoracja Najświętszego Sakramentu, pańska prywatna, ona też umacnia pana w wierze i też to jest taki czas naszego przygotowywania się na stanięcie twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem. A więc ja też tą polecam praktykę tym, którzy przygotowują się do dobrej śmierci, czyli do takiego życia, które umożliwi później spotkanie się właśnie z tymi jasnymi duchami przy śmierci, a nie z tymi ciemnymi. I temu służy adoracja. A zaczął pan właśnie od tego wątku śmierci młodego człowieka. Jest nawet takie czytanie w Księdze Mądrości,
a sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek, ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. Takie czytanie, można sobie to czasami rozważyć, Księga Mądrości, 4 rozdział. I ona też, ten fragment pokazuje, myślę, jakąś ważną prawdę, że ta śmierć, jak mówiliśmy też dzisiaj, może przyjść na człowieka na różnych etapach życia. I przychodzi w takim optymalnym momencie, kiedy jesteśmy najbliżej Jezusa Chrystusa, tylko że to najbliżej Pana Jezusa różnie wygląda w przypadku różnych ludzi. Dla niektórych to jest to 100% możliwości, które mieliśmy i szans wykorzystanych na ziemi, które otrzymaliśmy od Pana Boga, a w innym przypadku niestety 0%. Czyli człowiek nic praktycznie nie zrobił, żeby zbliżyć się do Boga i Bóg przedłużał jego życie, stwarzał wiele okazji, żeby on po prostu mógł się z nim spotkać w wieczności, a człowiek to zlekceważył, odrzucił. No to jest właśnie też wielka bieda wielu ludzi. Słuchamy Radio Maryjo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Agnieszka Kraków. Witamy Panią. Ja mam, ojcze, takie... trzy przykłady. Jeden, miałam znajomego, już teraz nie żyje, był po udarze i no niestety był w bardzo ciężkim stanie, w połowie sparaliżowany, a codziennie tam do niego brat, siostra przychodzili. No dopiero, prawda, jak ja przyszłam do niego, to go zapytałam, czy chce, żeby ksiądz przyszedł. Dopiero wtedy, prawda, miał, no on powiedział od razu, prawda, że chce księdza. No ale ja pomyślałam też o czym, no nie wiadomo było, czy ile jeszcze przeżyje i czy. A poza tym on był... no miał mocno był za tym rozkarstwem takim, prawda, to badanie niby wody, prawda, ale później jak leżał jeszcze przed śmiercią, to już się tego na całe szczęście wyzbył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to mam sprawę mojej siostry właśnie, to co ksiądz mówił. Bo myślą, że nie wiadomo, ile jeszcze przeżyją. Moja siostra zmarła na nowotwora żołądka. 2 lata wcześniej była u mnie, no ale ja się dopiero o tym dowiedziałam po jej śmierci. Niestety prawdopodobnie nie miała żadnego opatrzenia, prawda, katolickiego przed śmiercią. Dlaczego? Dlatego, że z tego, co się dowiedziałam od jej konkubenta wieloletniego, 3 miesiące przed śmiercią była przy niej nasza matka. No niestety ona niewiarę swoją i brak uczęszczenia do kościoła wzięła od matki. Więc tutaj, prawda, o nią co jakiś czas, jak jest taka okazja, prawda, takie święto, to trochę się o nią martwię. Ale sprawa trzecia. To, co ksiądz mówił o chrzcinach. Właśnie ja o tym ciągle myślę. Bo przez to, że właśnie, że siostra mnie odciągała od kościoła, później mąż mnie odciągał od kościoła. Ja miałam jakieś takie, że prawda, dość długo, że przed samą Komunią Świętą mnie tak strasznie mdliło, musiałam wychodzić. I w czasie właśnie chrztu mojego dziecka musiałam wyjść. Jak wróciłam, ja dziecko dałam chrzestnej na ręce. Jak wróciłam, to ona powiedziała, że już jest po wszystkim. No ja nie znałam wtedy tych procedur w ogóle i co jakiś czas nawet się zastanawiam, czy ten chrzest się odbył faktycznie, czy się nie odbył. Ciągle myślę, prawda, no chyba się odbył, skoro miała bierzmowanie.
No ale właśnie to mnie ciągle gnębi. I mam takie, jak chodziłam do jednego księdza dość długo, on mi powiedział, no ja niestety od dzieciństwa ucierpiłam, mi powiedział, że za jedną osobę muszę przecierpieć. To może właśnie za moją córkę, żeby nie spadła w otchłanie piekła. No i to chciałam właśnie o tyle, no ja ją starałam się później, prawda, do wiary doprowadzić, tak jak mnie prowadził dziadek, no ale ona też wybrała tą drogę lżejszą, bo tam miała od tych rodziców mojego męża, miała to, co chciała, dostawała to, co chciała i później, no, w czasie pierwszej Komunii Świętej nawet, jak później powiedziała, jak miała 19 lat, się zbuntowała przeciwko Panu Bogu, bo jej tata się upił wtedy. I, no, ja ciągle się o nią martwię, ciągle się za nią modlę, no, mam to w nadziei, mam postać świętej Moniki, prawda, która wymodliła to nawrócenie swojego syna i cały czas za nią proszę, no choć ona też zerwała ze mną kontakt całkowicie już. No, ale chciałam też zapytać ojca, jak ojciec myśli w takim temacie. No, dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko. Wie Pani, pośrednio poruszyła Pani dość istotną sprawę. Mianowicie są takie osoby, które naprawdę zrobiły wszystko, żeby przygotować swojego współmałżonka czy dziecko na śmierć. Dosłownie zrobiły wszystko, co mogły i tutaj nic nie zaniedbały, ale pomimo tego jakiś czas po śmierci tejże osoby przychodzą na nich wyrzuty sumienia. To jest jakiś problem, który też mieści się w czymś, co my jako kapłani nazywamy skrupulantyzmem. Przekonanie, że mogłem zrobić coś więcej. Albo jakby coś na odwrót, że mogłem coś zrobić, a tego nie zrobiłem. Że podważam te kroki, które podjąłem, żeby przygotować bliskiego do śmierci, jako błędne, niewłaściwe, niewystarczające. I pojawia się wtedy wątpliwość, czy na pewno mój znajomy jest w niebie, czy też nie. Z takimi osobami co jakiś czas się spotykam. Jak powiedziałem, są to osoby, które naprawdę zrobiły wszystko, żeby ich bliski był zbawiony, ale one ciągle mają wątpliwości. No i jedna z takich właśnie osób przyszła, no i mówi, że jest załamana, bo na pewno jej mama jest niezbawiona. No i tak przedstawiła tą sytuację, jakby była najgorszą córką, a mama umierała bez sakramentu w grzechach ciężkich. Ale jak zacząłem dopytywać, no to się okazało, że no mama była i wyspowiadana, i po Komunii Świętej. Kapłan był przy jej łożu śmierci 3 dni przed zgonem i udzielił dokładnie wszystkiego, co było konieczne. A ta pani wyrzucała sobie, że przecież mogła każdego dnia wołać kapłana. A kapłan wyraźnie powiedział, że ten jeden raz wystarczy, że już więcej nie trzeba. Przychodzi tym bardziej, że matka już była nieprzytomna. I wiele rzeczy sobie wyrzucała. I to jest niestety często działanie złego ducha, który chce zaatakować osobę, która jest blisko Boga, wierzącą, która czyniła jakieś dobro, właśnie opiekując się taką starszą, umierającą osobą. I atakuje jej duszę takimi skrupułami. I tutaj trzeba być na to bardzo czujnym, żeby nie dać się wprowadzić w taki niepokój. Czy mój bliski na pewno jest zbawiony? Czy na pewno otrzymał wszystko, co powinien? W przypadku tej kobiety na szczęście z pomocą przyszło samo niebo, ponieważ ta matka przyśniła się jej i powiedziała jej po imieniu, że Julia, ty przestań podważać Boże miłosierdzie, ty przestań się martwić. Jestem szczęśliwa, jestem w niebie, ty już się na tym nie zastanawiaj. Dziękuj Bogu za to, że On jest obecny w naszej rodzinie. Coś mniej więcej takiego powiedziała przez sen, więc dopiero wtedy się ona uspokoiła. Ale no, takich niepokojów czasami jest dość dużo i też trzeba umieć nad nimi zapanować. Dotarło do mnie takie pytanie, krótko ksiądz odpowie na pewno.
nieochrzczeni nie trafią do nieba, ale nie dotyczy to na przykład dzieci, które zostały poronione w łonie matki, zmarły. Tak, zgadza się. Jeżeli ktoś w ogóle chciałby ten temat sobie jakoś szczególnie pogłębić, to polecam książkę Benedykta XVI o możliwości zbawienia bez chrztu, gdzie papież Benedykt opisuje różne przypadki, jakie mogą się przytrafić człowiekowi, śmierci bez chrztu, i przedstawia naukę Kościoła na ten temat, w których z tych przypadków można mieć nadzieję na zbawienie dla człowieka nieochrzczonego. Bardzo serdecznie polecam. Ta książka jest dostępna także w internecie w formie cyfrowego dokumentu, także nie trzeba iść do sklepu, wystarczy wpisać sobie ten tytuł w wyszukiwarce i no, myślę, lektura obowiązkowa, bo wielu ludzi też ma takie skrupuły, właśnie na przykład w przypadku poronienia, czy ich dziecko będzie kiedyś w niebie, czy będzie zbawione, czy może też jest potępione. Także serdecznie polecam. Tak samo dzieci, które zmarły w wyniku aborcji. Też one temu nie są winne, że nie są ochrzczone. Natomiast zaniedbaniem, gdzie rodzice nie chcą ochrzcić dziecka, mimo że mają możliwość, propozycje, to jest wtedy wielki grzech rodziców. Dokładnie tak jest, jak pan powiedział. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Więc kogo witamy? Jeżeli ktoś... Ewa z Poznania. Witamy Panią Ewę. Jeżeli ktoś nie wierzy, że może być Matka Boża, czy jakiś anioł przy śmierci, nawet nie jeszcze przy śmierci, ja powiem swoją historię. To było tak, jednej nocy śnił mi się wizerunek Matki Bożej i jakiś tam obrazów i księży. Pytałem się księdza w Częstochowie, co to może znaczyć. Mówił, że trzeba się modlić za księży, ale Matka Boża powiedziała, módl się codziennie na różańcu. No i ten różaniec odmawiałam, salusieńki czas. I urodził mi się wnuczek i wnuczek miał pół roczku. Ukazał mi się, ale tak do połowy, anioł i mówi tak, że za 4 lata umrzesz. A ja do niego mówię, a to mój wnuczek nawet nie będzie wiedział, nie będzie znał babci, nie nic. Mówię, co ten mój biedny wnuczek powie potem, nie? No i po 2 latach znowu ten sam anioł mi się przyśnił i mówi, pamiętaj, że za 2 lata umrzesz. Ja mówię, biedny mój wnuczek, nic nie będzie wiedział, bo to, co ze zdjęcia, to nie to, co na żywo. Ten czas mi powiedział tak, odmawiasz różaniec cały, to jeśli chcesz, módl się do Matki Bożej, może ją uprosisz. No i nadal modliłam się cały różaniec, codziennie. I po 1,5 roku przyśnił mi się znowu anioł i mówi, masz szczęście, wyprosiłaś u Matki Bożej 13 lat życia. I powiedział mi, kto po kolei umrze. I faktycznie umarła moja mama, umarł jej drugi mąż i teraz nie wiem, kto jeszcze z kolei, bo powiedział, że 3 osoby znam, a 2 już umarły. No i także ja wiem, kiedy umrę i w jaki sposób. Ale powiedział mi, że jak się będę modliła, to nie mam się bać. Dlatego ja po prostu w takie coś wierzę i wydaje mi się, że takie świadectwa, jak ja tu mogę przedstawić, bo ja nawet się w Częstochowie pytałam i ksiądz mówi, że właściwie gdyby takie świadectwa były przedstawiane, to może by więcej ludzi wróciło na wiarę. Dobrze, pani Ewo, dziękujemy pani za pani świadectwo. Ja też dziękuję bardzo.
Tak, to ciekawe rzeczy pani mówi, myślę też ważne dla nas. Aczkolwiek zawsze potrzeba takiej wielkiej roztropności w takich sytuacjach, kiedy mówimy o snach, bo to są różne też źródła tych snów. Niekiedy to są źródła od Boga, ale czasami też w to wszystko może się wkraść zły duch i wprowadzić wiele zamętu. Szczególnie jeżeli mówimy o takich bardzo delikatnych sprawach jak czyjaś śmierć, albo data czyjej śmierci, albo okoliczności śmierci, czy to mojej, czy kogoś innego człowieka. Jak mówię, może to pochodzić od Pana Boga, ale bardzo często takie sytuacje wykorzystuje zły duch i wprowadza wiele niepokoju i zamętu. Ale, że takie rzeczy od Pana Boga pochodzą, to zgodzę się, bo sam miałem w pierwszej parafii taki przypadek pewnego małżeństwa, które opowiadało mi o śmierci swojego syna. Syn w dniu śmierci, to były jego urodziny, 27 urodziny, on przepowiedział tą swoją śmierć 10 lat wcześniej, jako 17-latek. Obudził się w środku nocy, przybiegł do swoich rodziców rozgorączkowany i mówił, że przyszła do niego Matka Boża i powiedziała, że masz jeszcze 10 lat życia, a potem zabiorę ciebie do siebie. I on powiedział, że to był tak niezwykły sen, taki realistyczny, opisał, jak Matka Boża wyglądała, że nie sposób stwierdzić, że to jest jakiś wytwór wyobraźni. I co roku, jak przychodziły urodziny, on powtarzał ten sen, mówił o tym rodzicom, wprowadzając ich zresztą w uzasadniony niepokój, bo w normalnych sytuacjach to snach zapominamy, a on cały czas do tego snu wracał. I w końcu przyszły te 27 urodziny, 10 lat po tym wydarzeniu, tak jak Matka Boża zapowiedziała. No i matka szczególnie, pełna lęków, obaw, czy się syn obudzi rano, czy się nie obudzi. Nawet nie chciała iść do jego do pokoju, no ale słyszy, że się rusza, że wstał, przyszedł na śniadanie. No i kamień serca mówi, no widzisz synu, to żeś nam takiego stracha robił przez 10 lat, a tu jednak to była nieprawda. I on tak jakoś to przyjął, że no może rzeczywiście, może to był tylko sen i już. No i potem poszedł na spacer z psem i już z tego spaceru nie wrócił. Okazało się potem, po kilku godzinach, kiedy matka już była bardzo poważnie zaniepokojona, bo on miał wrócić dosłownie po pół godziny i później zająć się czymś bardzo ważnym, istotnym, co na pewno by nie zaniedbał, że gdzieś poślizgnął się idąc po jakiejś fosie, wpadł do rzeki, nawet próbował się z niej wydostać, bo widać było te ślady, no ale niestety się też utopił. Być może próbował ratować psa, który tam z nim był, no to trudno powiedzieć, jak to wyglądało, ale rzeczywiście zmarł. Równo 10 lat, jak to Matka Boża przepowiedziała. I tydzień po pogrzebie przyśnił się swojej mamie, uśmiechnięty od ucha do ucha i mówił, widzisz mamo, Pan Bóg chciał, żebym was przygotował do tej mojej śmierci, że tak mi to było przeznaczone. Ale o jedno jestem zły, że ubraliście mi do trumny najgorszy garnitur, który mi się nigdy nie podobał. I tak powiedział jej w tym śnie. Tak się to właśnie wszystko skończyło. Oni powiedzieli tak na koniec, że dla nich to było bardzo ważne, że rzeczywiście w taki sposób zostało im to zapowiedziane, że gdyby nie te 10 lat i nie ta zapowiedź, to niby popadli w rozpacz. Takie przypadki też znam. Rodziców zrozpaczonych po utracie swojego dziecka. A tutaj na szczęście przeżyli to w perspektywie wiary. Radio Maryja, 23:03. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam księdza i gospodarza audycji pana Lecha. Mam taki problem. A kogo witamy? Trudny. Ja jestem Danuta Teresa z południa Polski. Witamy panią Danutę. I mam też problem właśnie związany z tym dzisiejszym tematem. Chciałabym po prostu ominąć te rzeczy takie bardzo drastyczne, o których będę musiała powiedzieć. Otóż w moim domu panowała przemoc od dzieciństwa. I ja już jako 17-latka postanowiłam modlić się za swojego tatę. Nawet była taka charakterystyczna data, święto przemienienia pańskiego. Pamiętam, jak szłam na poranną mszę zamówioną w intencji ojca. I od tych 17 lat minęło wiele lat. I modliłam się wytrwale, wierzyłam w to, że on się nawróci. Wiele rzeczy się wydarzyło wtedy, tylko nie takie, jak ja po prostu chciałabym. Po prostu ojciec się nie zmieniał.
zmieniał się. Mogę tylko tyle powiedzieć, że pił, że wypędzał mamę z domu. Ja w końcu też usamodzieliłam się, nie tak od razu, bo przeżywałam depresję. I potem tak już później udało mi się mamę wziąć do siebie. Myślałam, że ona się uspokoi, że będzie, ale była bardzo nerwowa. Po kilku latach zmarła. Z ojcem utrzymywałam kontakt, także z nim nie zerwałam. Starałam się być dobrą córką. Nie mówiłam mu nic złego, żebym mu wypominała to, co się działo. To tylko było w moim sercu. Tato zmarł już po 90. Muszę powiedzieć, że umysł miał sprawny, nie było żadnej demencji. Natomiast nie było widać oznaków żadnego nawrócenia. I wręcz przeciwnie. I tak czułam taki żal, gorycz. Dlaczego tak się stało? Bo ciągle miałam w pamięci przykład świętego Augustyna i jego matki Moniki, takie spektakularne nawrócenie, tak jakby ono było jedyne w ciągu tylu wieków, tak sobie myślałam. Pod koniec życia tato traktował mnie coraz gorzej, wyzywał mnie, przeklinał. Na końcu, na ostatnim spotkaniu, wyrzucił mnie z domu. I później za 2 dni miał wypadek, trafił do szpitala, po 2 tygodniach zmarł. Muszę powiedzieć, że ja się modliłam cały czas, natomiast ojciec zmarł bez sakramentów świętych, bo wtedy panował COVID, nie było możliwości, żeby kapelan doszedł do niego i ciągle jest to pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Mam takie też różne myśli. Czy to moje modlitwy były za słabe? Czy były niewiele warte? Czy ja byłam za słaba? Ale jeszcze się coś takiego stało, co mi dawało do myślenia. Na końcu, jak tato miał wypadek, wtedy co tak zaważyło to na jego losie, to... A podeszły do niego 2 sąsiadki, a on się z sąsiadami gniewał. I po prostu te panie udzieliły mu pierwszej pomocy, wezwały pogotowie i była taka szansa, żeby on jakoś im podziękował, czy coś powiedział, i nie powiedział nic. I też miał takie znaki i pod koniec życia, że po prostu upadł wiele razy, mógł się połamać, to było kilka razy. I ja też mu mówiłam, że tato, podziękuj Panu Bogu. Co dzień do niego dzwoniłam, ale pracowałam, to znaczy muszę dodać, że ja byłam w innym miejscu. Pracowałam, ale z ojcem miałam kontakt telefoniczny. I taka gorycz, że to się, dlaczego się tak stało, ale może to chodzi o to, że człowiek ma tą wolną wolę i ciągle ma te wybory, prawda? To mi ksiądz na to odpowie. Ja tylko jeszcze króciutko dodam jedno, jeżeli mogę, że po prostu przed samym zgonem taty, oczywiście nie wiedziałam, kiedy to będzie, bo to było w szpitalu, wtedy był COVID naokoło, nie można było się do lekarzy dostać, miałam ponaglenie do modlitwy i modliłam się modlitwą anioła z Fatimy i tak ciągle w kółko i on wtedy zmarł. I jeszcze muszę powiedzieć, że to ponaglenie to mam, że to ma być ofiarowane za niego teraz, chociaż jest ponad rok od niego śmierci. Nie wiem, czy ja dobrze tą modlitwę odmawiam. Mogę ją zacytować? Pani Danu, to już dość długo pani pyta. Tak, ale dobrze, króciutko, dobrze. Króciutko. O mój Jezu, kocham Ciebie, wielbię Ciebie, dziękuję Tobie. Chcę kochać Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają, Ciebie nie wielbią i Tobie nie dziękują. I to mam wrażenie, że to jest potrzebne, żeby przez tą modlitwę, żeby po prostu wynagrodzić Panu Bogu za Niego. Nie wiem, czy ja dobrze myślę. Dziękuję za wysłuchanie i przechodzę na odbiór. Dziękujemy Pani Danuto. Tak, uspokajamy Panią, że dobrze Pani myśli, pięknie się modli. Ta modlitwa Anioła z Fatim rzeczywiście z modlitwą z wielką łaską, bo jest podyktowana przez samo niebo. Tej modlitwie Bóg błogosławi. Myślę też, że koronka do Bożego Miłosierdzia też pełni tę samą rolę.
I to, co bym chciał pani powiedzieć, i tak proszę to przyjąć do swojego serca, że nigdy nasze modlitwy nie pozostają bez odpowiedzi. Trzeba mieć tą nadzieję. Pani się tyle lat modliła i wie pani, to nie jest tak, że my modlimy się o to, żeby ktoś się tak spektakularnie nawrócił, że właśnie przyjdzie kapłan, wyspowiada się i umrze pięknie. Czasami okoliczności życia takich ludzi bywają no, bardzo skomplikowane, dramatyczne. To są nieraz śmierci nagłe. I ktoś może mieć żal. Tyle lat się za kogoś modliłam, a tu nagle ta śmierć wcale nie wyglądała tak kolorowo. Bo my modlimy się o to, żeby ta dusza wzbudziła w sobie żal za popełnione grzechy i chciała prosić Boga o miłosierdzie. I to może się dokonać zupełnie poza nami, nie na naszych oczach. Mogą to być dosłownie ostatnie sekundy świadomego życia tego człowieka. Jakieś ostatnie westchnienie. Dla ludzi, którzy są obok, nic się nie dokonało. Ten człowiek na przykład jest nieprzytomny, kapłana nie wezwał, a może jak był świadomy, to powiedział, że nie chce księdza, ale kto wie, może właśnie kiedy był nieprzytomny, ale umysł jeszcze funkcjonował, on wzbudził w sobie taki żal i trzeba mieć w sobie taką nadzieję, pielęgnować ją, że ta modlitwa została przez Boga wysłuchana i że Bóg dał mu taką szansę, dał mu konkretną pomoc i być może on z tej pomocy skorzystał. Tutaj zawsze stawiam też bardzo konkretne wskazanie, by nie kanonizować też takich osób. To znaczy, żeby nigdy nie wyrokować, ponieważ się modliłem, on na pewno jest zbawiony. To tego też nie możemy powiedzieć, ale nadzieję w sobie trzeba mieć. O, a ponieważ użyłem słowa nadzieja, to teraz mogę podać bardzo precyzyjnie nazwę tego dokumentu, o którym mówiliśmy kilkanaście minut temu odnośnie możliwości zbawienia dzieci nieochrzczonych i nazwa tego dokumentu brzmi dokładnie tak, nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych. I bardzo proszę, żeby się zapoznać z tym dokumentem, bo już tutaj do nas przyszedł jeden sygnał, żeśmy powiedzieli, że na pewno jakieś dzieci będą potępione. No nie powiedziałem tak, ktoś coś źle zrozumiał i celowo odsyłam do tego dokumentu, bo to naprawdę musielibyśmy oddzielną audycję poświęcić temu tematowi, by omówić ten dokument. Tutaj nie będziemy wyrokować, kto jest zbawiony, kto jest potępiony. Proszę sobie przeczytać ten dokument. Słuchamy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mikława z Gdańska. Witamy panią. Witam pana Lecha, którego spotkałam kiedyś na sympozjum w Toruniu, to wdowy tam się i wdowcy spotykali, bardzo mi miło, tak. I księdza Kuszczewek, którego artykuły czytam w naszym dzienniku, bardzo, bardzo pomocne, to jest ciekawe. Ale nie o tym chcę mówić, tylko tutaj właśnie pan Lech wspomniał i teraz właśnie w tej chwili ksiądz Sławomir doszedł do tego tematu o chrzcie dzieci, które zostały poronione i dzieci abortowane. Ja akurat tak się składa, że od 3 lat w zespole prowadzimy rekolekcję Winnica Racheli Uzdrowienie po aborcji. I podczas tych rekolekcji te osoby, które dokonały aborcji, właśnie jest taka ceremonia nadania imienia dziecku i też zapalenie świeczuszki i on, tak mama puszcza na wodę, która jest święcona. To jest taka forma chrztu. Później jest to już na drugi dzień ceremonia pogrzebowa po prostu, gdzie mama żegna się z dzieckiem, zapala tą świeczkę i z wiarą taką często płaczą te panie, bo nawiązuje naprawdę więź duchową ze swoim dzieciątkiem, które kiedyś utraciła przez jakąś decyzję, no trudno tutaj oceniać człowieka, no to były trudne decyzje na pewno. Więc my takie coś prowadzimy i jesteśmy, ja oczywiście, świadkiem dopełnienia właśnie tego chrztu i jakby tego nabożeństwa pogrzebowego z wiarą, że to te dzieci są w Jezusie Chrystusie zakorzenione w niebie. Więc my takiego tego doświadczamy z naszą grupą Winnic Racheli Trójmiasto. Więc to jest bardzo piękne doświadczenie i dlatego chciałam się wypowiedzieć, bo pan był właśnie tutaj taki temat był poruszony. Tak. Dziękujemy pani Wiesławo, chociaż to nie jest dzisiejszy temat audycji, ale ponieważ
zostało to przez słuchacza, że tak powiem, poruszone, więc dlatego to podjęliśmy. Dzięki pani Wiesławo za to dopowiedzenie. Natomiast tutaj na Facebooku Aneta pisze, jak najlepiej przygotować do śmierci siebie, męża i dzieci w małżeństwie, kiedy jeden współmałżonek jest niewierzący. No tak, tutaj jest sprawa przekazu wiary w takim małżeństwie, gdzie tylko jedna strona praktykuje wierzę, druga jest niepraktykująca bądź niewierząca. No więc tak, ta strona, która jest blisko Boga, która wierzy, no jej obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby przekazywać tę wiarę dzieciom szczególnie i modlić się i za dzieci, i za tego niewierzącego współmałżonka. Swoim przykładem, swoim życiem, swoim stosunkiem do życia i do śmierci, takim oczywiście jak najbardziej odpowiedzialnym, pokazujemy, że liczymy się z tą śmiercią i staramy się do niej przygotować jak najlepiej. I wtedy ten niewierzący współmałżonek, myślę, że no, zaczyna nad tym myśleć. No, jeżeli moja żona, mój mąż tak poważnie to traktuje, no to być może ja też powinienem. Więc swoim przykładem i modlitwą za tego niewierzącego współmałżonka staramy się zrobić to, co jest możliwe, żeby moment śmierci dla tego człowieka no, był rzeczywistym spotkaniem z Chrystusem. I tak jak już mówiłem wcześniej, jednej słuchaczce. Wierzymy, ufamy, mamy nadzieję, że te modlitwy, te starania nie pójdą na marne. Pamiętamy o tym, jak dusze małżonków są ze sobą złączone przez sakrament i że dobro i łaski, które jeden z małżonków uprosił Chrystusa, może oddziaływać na oboje. Może przynosić owoce w życiu obojgu małżonków. A więc warto trwać w tych swoich praktykach, warto wierzyć, ufać, modlić się i nigdy nie dać sobie powiedzieć, że ponieważ mój mąż czy moja żona nie wierzy, to nie ma szansy na zbawienie, na niebo dla niej. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Małgorzata z Mazowsza. Witamy Panią. A ja mam takie troszkę inne pytanie. Jeżeli chodzi o mszę, jeżeli ja daję mszę za zmarłych i napiszę na przykład imiona brata, rodziców i potem piszę za zmarłe rodzeństwo przodków i dusze w czyściu cierpiące, czy to jest dobra forma no, takiej mszy? Czy rzeczywiście ci przodkowie moi są również objęci modlitwą tej mszy? Czy nie za obszerna, że tak powiem, tak, księże? Czy no, nie za obszerna, czy bądź mało dokładna, bo to też tak. No tam też trudno oczekiwać, żeby wymieniać wszystkich przodków, ileś tam linii, które są po obu stronach, to wtedy się tych nazwisk robi dużo, dużo. Czasami to właśnie chodzi o to, żeby to tak dość precyzyjnie ująć i zaufać, że no Pan Bóg zna imiona i nazwiska tych naszych przodków i wie, za kogo się modlimy. Poza tym to, co kapłan przeczyta z ambony, to jest taka rzecz ludzka, żeby to ludzie usłyszeli. Bóg i tak wie, za kogo my chcemy ofiarować naszą modlitwę i dobrze jest przed mszą świętą w sercu z imienia, z nazwiska wymienić Jezusowi te wszystkie osoby, za które chcemy się modlić. A kapłan, tak jak to pani sformułowała, w paru dosłownie takich wyrazach, określi, za kogo się modlimy i wtedy myślę, że to ma taki jakiś swój porządek. Jeszcze możemy jeden telefon podjąć, także proszę dzwonić. Drodzy Państwo, czas przejścia do wieczności. To jest dzisiejszy temat. Tak, widzę, że już telefon będzie. Ósmy z kolei i już ostatni. Słuchamy Radio Maryja. Tak, już włączyłam. Słuchamy, kogo witamy? Mówi Justyna z Warszawy. Witamy Panią Justynę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Jeżeli jest na przykład praktyka odprawienia pięciu sobót, pierwszych sobót miesiąca i ona, Matka Boża obiecała, że te osoby trafią do nieba. Czy takie modlitwy, jest też modlitwa, którą Pan Jezus objawił świętej Brygidzie,
siedem Ojcze Nasz, siedem Zdrowaś Mario, odmawiana przez 12 lat. I czy praktyka takich na przykład modlitw może nie zagwarantować, bo tak to nie można powiedzieć, ale daje jakąś obietnicę, szansę, że dostaniemy się do nieba po śmierci? To wszystko, to chciałam zapytać. Dziękujemy Pani Justyno, dzięki. To jest właśnie sprawa, o której często się mówi teraz, myślę, ostatnio, bo te tematy pojawiają się na różnych forach duszpasterskich. Jak podchodzić do takich modlitw, z którymi związane są konkretne obietnice? Na przykład, jeżeli będziesz odmawiał przez 12 lat codziennie Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo, czy coś innego, to na pewno pójdziesz do nieba. I tu właśnie, no to na pewno trzeba zwracać uwagę, że nigdy nie traktujemy modlitwy magicznie, że to jest jakiś tam amulet. Niestety wielu tak właśnie robisz, ponieważ kiedyś odprawiłem na przykład pierwsze piątki miesiąca, to należy mi się to i to. No nie, z tym związane są też pewne konkretne zobowiązania, czyli że przez całe życie masz się troszczyć o regularną spowiedź, o to, żeby się przez całe życie modlić, być blisko Pana Jezusa i wtedy tak, masz szansę na niebo. A więc ta modlitwa niejako otwiera nas na łaski, które w przyszłości pomogą nam dobrze przeżyć moment naszego spotkania z Jezusem, czyli właśnie konanie i śmierć. Ale nigdy nie można powiedzieć tak, że ponieważ odprawiłem jakąś praktykę, czy to za żyjącego, za siebie samego, albo za zmarłych, to na 100% na pewno ta osoba musi zostać albo zbawiona, albo musi zostać uwolniona z czyśćca i tak dalej. Czasami jest tak, i tutaj trzeba o tym pamiętać, że Bóg nigdy nie może łamać wolności człowieka, czyli jeżeli modlimy się za jakąś osobę, która jest pogubiona, niewierząca i odmawiamy wszystkie możliwe praktyki, z którymi związane są wielkie obietnice, ale ta osoba nie chce się nawrócić, no to Bóg nie może złamać wolności tego człowieka i dostanie to, co chce, czyli niestety wieczne potępienie, bo nie przyjmie Bożego miłosierdzia, ale te modlitwy nie pójdą na marne, tylko Bóg przekaże te łaski na rzecz innej duszy, innej osoby, która z tego skorzysta. Więc zawsze modlitwa ma sens. Ja myślę też, że taki wątek akurat mi się przypomniał, a o nim nie powiedziałem, kiedy akurat pojawiło się to wspomnienie tego młodego człowieka, który przygotował swoich rodziców na śmierć, ale to tak się wiąże też z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że to też jest bardzo ważna rzecz, która powinna pojawić się w katechezie. Jak mamy się modlić? Jak mamy troszczyć się o zbawienie duszy swojej czy duszy bliskiego człowieka? I tutaj przychodzi mi na myśl, jak bardzo ważne jest życie sakramentalne przez od najmłodszych lat, że to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla człowieka na jego godzinę śmierci. Już jako dziecko przygotować go do spotkania z Panem Bogiem w codzienności. Właśnie przez modlitwę, Pismo Święte, sakramenty. Wielka rola tutaj sakramentu bierzmowania, no, z którym się cuda dzieją. Obecnie nie chcę o tym mówić, bo to przecież jest temat dobrze znany. Jak to jest lekceważony sakrament i przez dzieci, i przez rodziców. Niestety także. I ja uważam, że właśnie ten sakrament, sakrament bierzmowania, on daje nam szczególne łaski od Ducha Świętego na dobre przygotowanie się na godzinę własnej śmierci, na poważne potraktowanie faktu, że jestem istotą śmiertelną i że mój czas na ziemi jest skończony. Będzie trwał albo dłużej, albo krócej. Jeżeli ja będę współpracował z darami Ducha Świętego, to będę potrafił przyjąć na przykład chorobę w wieku lat, nie wiem, 20, czyli kilka lat po bierzmowaniu, i przyjąć to jako wolę Bożą i godnie, jak chrześcijanin, umrzeć. Będę w stanie przyjąć śmierć kogoś bliskiego, na przykład rodzica, chłopaka, dziewczyny, męża, żony i nie pobuntować się względem Pana Boga, ale także przyjąć to jako Bożą wolę. Trudną, ale jednak. I ile będziemy modlić się do Ducha Świętego o pomoc w chrześcijańskim przeżywaniu naszego życia, czyli razem z Jezusem Chrystusem, to na tyle będziemy w stanie rzeczywiście podejmować te trudne chwile w taki owocny sposób, który wyda dobre owoce w naszym życiu i w życiu innych ludzi, że staniemy się dla nich dobrym świadectwem. I tu też przychodzi mi na myśl pewne młode małżeństwo, którym po pierwsze urodziło się dziecko bardzo poważnie chore. To była taka choroba, o której lekarze mówili, że to jedno na parę milionów.
przypadków i mówili, że ono tam będzie żyło, nie wiem, tam 12 godzin, może 24 godziny, a jak przeżyje dwie doby, no to już pobije rekord świata. Ono przyszło na świat bardzo zdeformowane, że jak zrobiono zdjęcie tego dziecka, no to można było tam kogoś postraszyć, że takie coś przyszło na świat. I co się okazało? Oni przyjęli je z wielką, wielką miłością. I co się stało? Że to dziecko żyło 2,5 miesiąca. I lekarz, który prowadził tę sprawę, powiedział, że on osobiście ma z Panem Bogiem nie po drodze, ale dla niego właśnie to, że to dziecko żyło tak długo, jest większym dowodem na istnienie Boga niż to wszystko, co wcześniej widział w swojej praktyce, a niczego nie potrafił wytłumaczyć. I kiedy to dziecko umarło, to okazało się, że to było niesamowite doświadczenie, nie tylko dla rodziców, ale także dla rodzeństwa tego dziecka i dla wielu, wielu innych ludzi, którzy przyszły na pogrzeb. Było ich tam wielu, naprawdę setki ludzi przyszło na pogrzeb tego małego dziecka. A przede wszystkim stało się to dlatego, bo ci rodzice potrafili przyjąć życie tego dziecka, przyjąć jego kalectwo i przyjąć jego śmierć. Byli na to przygotowani. A ja ich osobiście oceniam jako ludzi, odkąd ich znam, niesamowicie otwartych na dary Ducha Świętego. Zawsze, ilekroć się modliliśmy, zawsze dodawali modlitwę do Ducha Świętego, żeby w tym Duchu Świętym wzrastali, żeby Duch Święty kształtował ich serca, ich sumienia, ich wiarę, żeby potrafili w Duchu Świętym przyjmować Bożą wolę, jakakolwiek ona będzie. I o to właśnie chodzi w naszym życiu. Tak, i o to właśnie chodzi, żeby na tej ścieżce do nieba trwać, a jak się z niej gdzieś na bok stoczymy, no to jak najszybciej wrócić. Od tego są sakramenty święte, spowiedź, komunia święta, by utwierdzać się na tej drodze do nieba. No a dlatego jesteśmy małżonkami we dwójkę, żeby wzajemnie się wspierać i zwracać uwagę, czy nie trzeba otoczyć opieką jakąś szczególniejszą, którejś z dzieci, które akurat może ma problemy z wiarą, czy powiedzmy też nie otoczyć modlitwą swoich rodziców, z osoby inne z rodziny, które jest nie po drodze, jak to się mówi, z Panem Bogiem, ale przecież które też czeka śmierć, sąd, niebo albo piekło. Wybierajmy niebo, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Ksiądz Sławomir Kostrzewa był naszym gościem. Dzięki bardzo, księże, za to pouczające spotkanie. Bóg zapłać. Dziękuję za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję pani Joannie za realizację tej audycji. Już zbliża się godzina 23.